Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarium. Webinarium dotyczy projektu edukacyjnego, czyli tej metody, tego sposobu pracy z uczniami i uczennicami, który w Centrum Edukacji Obywatelskiej lubimy najbardziej, właściwie od samego początku i myślę, że nigdy go nie przestaniemy lubić i polecać. No i na szczęście nie będę sama o tym opowiadać, tylko zaproszę do rozmowy trzy znakomite nauczycielki z całej Polski, które są żywym dowodem na to, że można pracować projektowo, przetrwać. Rozwinąć się i jeszcze przy okazji zrealizować podstawę programową. Także bardzo poproszę o przedstawienie. Się. Witam serdecznie. Dorota Stępniak, uczę historii, WOS-u i etyki. I pracuje w SP1, SP2 w Wożarowie Mazowieckim i w prywatnej szkole Kolumbus w Błoniu. Renata Sidorok-Sołoducha, bardzo mi miło, nauczyciel biologii z Warszawskiego Liceum. Małgorzata Rusiłowicz, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Białostoczku. Um, to jest taki dziwny mm, slajd. Ja od razu powiem, że on coś ma wspólnego z projektem edukacyjnym. Możecie na razie Państwo sobie trochę tak dla przyjemności i dla suspensu spróbować wyobrazić, o co to może chodzić. I chcę powiedzieć, że włożyłam to oczywiście nie tylko dlatego, że nadchodzi zima, ale że pamiętajmy, że niedługo będzie wiosna, ale także po to, żeby to było takie dobre tło. Dla Waszych krótkich wypowiedzi, po co właściwie się robi projekt edukacyjny? Ja myślę, że dlatego robi się po to, przynajmniej ja, bo mogę, bo chcę, bo mam z tego korzyści. I moi uczniowie, bo mogą, bo chcą i po prostu mają korzyści. Jakie tak? korzyści? Jedną, jedną korzyść. Przede wszystkim rozwijają się. Tak. O. Rzecznie. Nawet nam się wchodzimy w słowo. <noise> tak, dokładnie, <noise> działają są. zgodność. Tak. Mhm. Tak. Działają aktywnie, siedząc często w ławkach, więc y, jest to możliwość wykazania się. Często też jest to szansa, e, e, szansa e, która z, daje uczniom słabszym, mhm. którzy wręcz są czasami problemowi, mhm. jeżeli chodzi na przykład o zachowanie, wykazanie się po mhm. prostu swoim. Tak. możliwościami. Tak, czy wykazanie myśl, z... swoich talentów i umiejętności, Coś, czego na co dzień my nie jesteśmy w stanie zauważyć, a przy projekcie młody człowiek może pokazać światu coś fajnego, co potrafi zrobić. Buduje poczu poczucie sprawczości. Czyli naraz się okazuje, że ja w coś wchodzę, że mimo to, że mam te lat 13, 12 albo 15, że jestem pełnoprawnym takim partnerem dla osoby dorosłej, że mogę coś załatwić, że mogę coś zrobić i to niesamowicie daje takiego powera potem na przyszłe działania. Mnie, ale przede wszystkim uczniom i uczennicom. Ale buduje też relacje y, koleżeńskie, mm. współpracy w grupie, bo często teraz mm -hmm. ludzie, ludzie mają z tym problem y, i też buduje zaufanie. Mm -hmm. Bo to są często y, róż, pracują uczniowie nad różnymi rzeczami, gdzie muszą po prostu wspólnie rozwiązać problem i przede Ale wszystkim się porozumieć. To ja mam właśnie jakąś jedną taką wątpliwość, na ile. Bo tu, w, ty Małgosiu powiedziałaś o tym, że to dla uczniów, którzy mają problemy albo właśnie takich trochę gorzej się w różnych sytuacjach szkolnych wyrabiających. Czy projekt to nie jest ambitne dla takich uczniów? Absolutnie nie. Mhm. Jeżeli chodzi o projekty, przynajmniej jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to jest kwestia po prostu dobrego zaplanowania projektu i wykorzystania potencjału ucznia czy uczennicy, a każdy z nas ten potencjał ma. Ja myślę, że my tak szufladkujemy w ogóle dzieci, Aha. że okej, okay, ja projekty to mogę tylko zrobić z takimi y, dziećmi, które są same w sobie już pewne siebie, mają super jakieś umiejętności, a to co właśnie Małgosia powiedziała jest bardzo ważne, bo projekt jest dla wszystkich bez wyjątków. Tam nie ma kategory kategoryzacji na dzieci lepsze, zdolniejsze, e, słabsze, grzeczniejsze, mhm. tak? Tutaj się liczy ta motywacja, ta chęć, czyli mogę, chcę i, i działam. I robię. Tak, dokładnie. Tak, ja uważam jeszcze, że projekt to jest coś e, niesamowitego, co dodaje skrzydeł i, uh -huh. i uczniom, i nauczycielom uh -huh. do działania i do pokazywania swoich mocnych stron. Świetnie. A czy Bo bardzo często, jak się rozmawia z nauczycielami i nauczycielkami i mówi się o tym, e, e, jakie robicie projekty edukacyjne, czy robicie, uh -huh. to się rozlega chór, tak, robimy, i jak następnie się pyta, prosi o przykłady, to bardzo często ja przynajmniej mam takie przeżycie, że to nie są projekty. Znaczy, na przykład, że to jest. Mhm. Rocznica patrona, to jest coś, czym mnie można straszyć. Jak mi nauczyciel powie, stąd no, tak się mamy sytuacje. projekt z okazji rocznicy patrona. Tak, patrona. No tak. to ja już po prostu nie, się zastanawiam, co ja mam zrobić. Czy od razu powiedzieć Pani dyrektor, ale to nie jest projekt. Czy mam e, mówić, e, jak zrobić, żeby to był projekt? To, ja tutaj ten slajd, który widzicie, e, na środku są jasełka, bo za chwilę to jest czas, kiedy. Tak. W szkole będą jasełka. Jasełka mogą być projektem, jeżeli się je odpowiednio zrobi. Z konkursem już to nie jest takie proste. Konkurs na ogół jest raczej zaprzeczeniem projektu, bo tu jest dużo więcej rywalizacji niż współpraca. Także Alicjo, konkurs włożymy w ramach projektu, Aha, na którego uczniowie prowadzą projekt, powiedzmy, całoroczny. I jeden z etapów jest przeprowadzenie, zaplanowanie konkursu. Uh -huh. I on uh -huh. wtedy wchodzi miękko wchodzi mi projekt. po prostu tak. w projekt. tak? Okay. Czyli jest jakby jednym z etapów, a nie celem sam w sobie. A czy wycieczka może mieć y, coś wspólnego z projektem? Może. Na przykład. Y, ja myślę, że wiele rzeczy może mieć coś wspólnego uh -huh. z projektem, jeżeli odpowiednio to zaplanujemy. Ja miałam taką sytuację w swojej szkole, zresztą z Centrum Edukacji Obywatelskiej była sztuka zaangażowania, rezydencje artystyczne w szkole. To jest projekt, proszę Państwa, projekt, który robimy od kilku lat. Tak. Polega on na tym, że do szkół przyjeżdżają... Przyjeżdżają artyści i realizują takie stricte zadania artystyczne, mhm. działania artystyczne z dziećmi. I u nas w szkole okazało się, miało, być, miało to wyglądać tak samo. Pan Arek Pasożyt miał przyjechać, przeprowadzić zajęcia plastyczne z dziećmi. Mm -hmm. I po spotkaniu z nim, dzieci powiedziały: Ale my nie chcemy zwykłych zajęć artystycznych, plastycznych, my chcemy zbudować swoje państwo. Mm -hmm. Państwo? Państwo. Wymyślili temat projektu: jak stworzyć idealne państwo. Mm -hmm. Powstała Kreolandia. Dzieci wymyśliły godło, wymyśliły nazwę. Radę Starszych, czyli władze, mhm. określiły zasady funkcjonowania tego państwa, mhm. wyrobiły dowody. Skończyło to się biwakiem, bo wszystko robiliśmy to y, przez dwa miesiące, ale nad napisem Kreolandia, który metr 60 litery miały, mhm. dzieci wycinały ze szkoły podstawowej, klasy 4-7, podkreślam, zdykty, malowały, Wszystkie, wszyscy nocowaliśmy na sali, zrobiliśmy baldachimie, mhm. wspólne niebo. Wyrobili dowody własnoręcznie zrobione. Robiliśmy mnóstwo rzeczy, zaanektowaliśmy przestrzeń dookoła Kralandii, nawet dorośli znaleźli tam swoje miejsce, dzieci zaproponowały realizację projektu, Więc moim zdaniem to jest tylko kwestia do tego, w, w jaki sposób chcemy dojść, i przede wszystkim moim zdaniem zasadniczą cechą projektu jest umożliwienie roz rozwiązania jakiegoś problemu, mm -hmm. pracy nad czymś. Okay. czyli że to nie jest jakiś pusty temat, wzięty tak, z podstawy dokładnie. programowej. Bo dlatego, referat że to jest jakiś problem. I tutaj widzę. Właśnie. No właśnie, czy jak referat to? uczniowski bardzo często nauczyciele No jak to? U mnie robią projekty, rozdałem tematy i wszyscy teraz robią referaty. I od, za dwa tygodnie będą je prezentować. No może już, no coś nam trochę intuicja podpowiada, że to może nie być to o co chodzi, prawda? Znaczy, projekt moim zdaniem i tak rozumieją go uczniowie i ja go tak rozumiem, że to jest jakieś poszukiwanie, które czemuś służy, że to jest takie zezwolenie, wyzwanie, ale też poszukiwanie czegoś, czego nie, czego nie ma w podręczniku. Ja Aha. bym to tak powiedziała, że Świetne, może, że, że czegoś, czego nie ma w podręczniku, że drążymy coś, czego nie możemy dotknąć tak po prostu otwierając książkę, na przykład z albo Googlea albo ta pana Google. Tak, pana tak mhm. ale przede wszystkim też współpraca z innymi ludźmi. O. Nie tylko mhm. samodzielne pisanie referatu, mhm. tylko rozmawianie z innymi ludźmi, kooperacja i e, wspólne działanie, tak? A podaj jakiś przykład twojego, bo ty jesteś nauczycielką przedmiotów przyrodniczych ścisłych. Część nauczycieli tych przedmiotów uważa, że tutaj to jest po prostu twarda wiedza. Projekty to jest strasznie czasochłonne. A, a jakiś, jakie nic projekty bardziej, ty robisz? Nic bardziej mylnego. Projekty edukacyjne, przyrodnicze, biologiczne są świetnym polem do popisu. Zarówno dla nauczycieli, jak a przede wszystkim dla uczniów. Ponieważ w trakcie ich realizacji uczniowie zmieniają swoje postawy. Tak jak na przykład realizowaliśmy projekt ekologiczny Badacz Wody, w ramach którego mobilizowaliśmy młodych ludzi do propagowania wiedzy na temat poszanowania wody. Ich postawy oraz postawy ich Rodzin bardzo się zmieniły w tym kierunku. Rodzin? Rodzin, dlatego że m, mieli m, przeprowadzić e, badania, zastanowić się nad tym, jak gospodarują e, wodą ich rodzice, rodzeństwo. Jednym słowem, zakręcali <laughs> <laughs> kran. <laughs> <laughs> na przykład. zębów <laughs> Albo rezygnacja z plastikowych butelek, które Aha. są dodatkowym aspektem nieekologicznym. <laughs> W związku z tym e, projekty biologiczne czy przyrodnicze oprócz tego, że e, uczą współpracy, mhm. to mobilizują do zmiany postaw. Super. To teraz Wam pokażę. E, to jest taki sposób, w jaki my. W Centrum Edukacji Obywatelskiej rozumiemy projekt. Mhm. Nie wszyscy dokładnie tak samo to rozumieją. Mhm. Niektórzy mniejszą uwagę przywiązują do tego, że jednak jest jakaś autonomia musi być zachowana zespołu i uczniów że oni muszą mieć wpływ albo na wybór tematu, albo choćby formy realizacji swojego projektu i że to jest działanie zespołowe. To znaczy, my w Centrum właściwie uważamy, że projekt edukacyjny, jest wtedy, jak pracuje zespół. To może być mały zespół, to mogą być trzy osoby, może być trzydzieści, ale to nie może być pojedyncza osoba, co oczywiście nie oznacza, że w ramach tego projektu nie może być pojedynczych zadań, które już ludzie realizują indywidualnie. I to, co jest ważnym elementem projektu, to jest planowanie, to znaczy wymyślenie, że nie idziemy na żywioł, tylko wymyślamy, co chcemy zrobić, co nas interesuje, po co to robimy, jak się dzielimy zadaniami. I co z tego ma dalej wyniknąć? Dla mnie osobiście jeszcze ogromnie ważnym elementem projektu jest to, że jest publiczna prezentacja. Tu akurat w tym określeniu, w tej definicji tego nie ma, ale jakbyście mnie Państwo o to zapytali, to ja bym jeszcze do tego dodała, że poza tą odpowiedzialnością za wynik jest jeszcze taki element publicznej prezentacji. To może być publiczne w sensie, nie wiem, w szkole dla innych klas, to może być na rynku, to może być w. Tak jak Klasie. przed chwilą tak, Małgosia ty o tym mówiłaś, o tym e, państwie, które stworzyli idealny Była prezentacja, była? byli rodzice, byli o. bliscy, była miejscowa, miejscowi mieszkańcy, że Super. tak powiem. No i to jest właśnie dla tak. mnie, to jest prawdziwy projekt. Jest wtedy, jak też pokazujemy, mamy szansę komuś pokazać. Czasami choćby takie minimum, to jest pokazanie tego w sieci. To nie jest to samo, ale też lepsze to niż nic. Czy prezentacja projektu jest bardzo <coughs> ważna e, w odbiorze? Znaczy, moim zdaniem, e, młodzież bardzo potrzebuje tej prezentacji. Tak, tak bo to teraz Do jest docenienia taki chłóbek, tak? Tak, mhm. wysiłku i mhm. pokazania, że coś zrobiliśmy, mhm. bo te projekty naprawdę. Mimo, że często my nauczyciele boimy się tych projektów, mm -hmm. że nie zdążymy zrealizować podstawy programowej, mm -hmm. że nie zdążymy zrobić klasówki czy kolejnej karty. No tak, ale tę podstawę programową możemy włożyć w projekt. No właśnie, oh. Dorotka, no, nie to właśnie. idealnie właśnie o tym że możemy proszę, I proszę, tu jest nasz kolejny slajd. E o projektach w podstawie programowej. Zanim jeszcze dokończysz to, co powiedziałeś, to ja chcę Państwu powiedzieć, że strasznie jest ważne to, żeby się nie bać projektów jako, nie wiem, straty czasu. Z wielu badań wynika, z obserwacji nauczycieli także, że praca metodą projektu. Przynosi także wielkie efekty na egzaminach. Jeżeli ktoś nas straszy tym, że przecież nie zdążysz, mhm. bo, a za chwilę uczniowie gorzej napiszą egzamin, to ja jestem w stanie podać zarówno przykłady badań, jak i telefony do nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy Państwu pokażą, co projekty potrafią zrobić z uczniami. Muszę tu podać jeden przykład. To jest moja bardzo ulubiona szkoła i bardzo ulubiona dyrektorka, to jest Ewa Radanowicz z Radowa Małego, która jak zaczynała pracować metodą projektów w szkole, to ta szkoła była na samym dole wszystkich możliwych rankingów. To jest po prostu po PG Roska Wieś w zachodniopomorskim. Teraz mają łącznie z tym, że wprowadzili w planie pracy szkoły projekt jako jedną z głównych sposobów uczenia. Mają takie super pracownie, kompletnie odleciane, typu jedna jest taka kuchenno- matematyczna, gdzie uczniowie gotują różne rzeczy, a przy okazji się uczą matematyki. I co tydzień jest nie pamiętam, czy w środy, czy w jakiś inny dzień, ale w każdym razie nie pod koniec dnia tylko w środku dnia coś co oni nazywają czas warsztatowy. I to jest taki moment, kiedy wszyscy pracują metodą projektów. I te dzieci, ta szkoła z końcówki rankingu nagle się znalazła w absolutnym środku. A dlaczego tak jest? Ponieważ uczniowie w zespole łatwiej jest im wyjaśnić pewne rzeczy, łatwiej jest im zrozumieć. Na przykładzie przedmiotów przyrodniczych są pewne zjawiska bardzo trudne i młody człowiek, czytając tylko coś w podręczniku, nie jest w stanie może sam sobie tego wytłumaczyć. Natomiast w zespole jeden ma pomysł, drugi ma pomysł, i wspólnie mogą okay. rozwiązać. Ale wiecie, co mi jeszcze pomaga w pracy projektowej, że ja nie stawiam ocen. Dla mnie tam ja też istnie, istnieje tylko informacja zwrotna, okejoska, tak, plus to, co trzeba poprawić, jak poprawić, i lecimy ze wskazówkami na przyszłość. I to jest tak, że na początku jest takie pytanie, a będziemy mieć z tego oceny? No tak, no, no bo wszyscy no, są ocen. A do potem, potem jest coś fantastycznego, bo okazuje się, że ja już nie robię tego dla ocen, tylko robię po prostu dlatego, że mam ten cel, że chcę to zrealizować i jest taka czysta satysfakcja. I to jest coś pięknego. Ja, ja też nie wierzyłam, dopóki nie spróbowałam. Myślałam, że jednak tak jak nie wiem, dla mnie jakaś nagroda może być jakim, jakim, jakimś motywatorem, tak samo i dla dzieci, okazuje się, że nie. Nieprawda. Wcale nie musimy w ten sposób motywować. Oczywiście możemy, tak? To my sobie decydujemy i ustalamy, ale to może być tak, tak jak ty Małgosiu powiedziałaś o tym swoim projekcie, tak? Coś się zadziało, był taki tik na początku, pięknie się rozlało. Trzeba, trzeba jakoś tak. Przycisnąć odpowiedni ten guziczek w dziecku. Ale tutaj, Dorota, dotykasz takiego y, tematu y, pewnej takiej wrażliwości i czujności i otwartości nauczyciela. Ja myślę, że mm -hmm. tutaj jest też y, sukces projektu. Że jeżeli nauczyciel, nauczycielka zna swoich uczniów, tak, jakby ich wrażliwość, potrzeby. Ja też na początku miałam to, to o czym powiedziałaś, że dzieci na początku chcą ocen, ale mhm. jak to nie będzie z tego ocen za, za naszą pracę, nie będzie oceny, no mhm. nie robimy to po to. Dokładnie. I to jest proces, ale rzeczywiście mhm. po pewnym czasie, może pomijając takie krótkie projekty przedmiotowe, kiedy dzieci tworzą jakieś słowniki, no o, i kiedy no rzeczywiście. Właśnie chcą, żeby była ocena, ocena. To mhm. Możemy sobie na ocenę myślę, że pozwolić i każdy nauczyć jakoś intuicyjnie już do tego podchodzi. Dokładnie. A rzeczywiście młodzież potem nie wymaga, nie tej wymaga. oceny. Okej. Okay. Czyli jeszcze nie, nie dość, że y, ma ochotę to robić, to wychodzi z tego tej takiej rutyny, z tego, z tych zewnętrznych źródeł motywacji, tak? Że właściwie szkoła to jest trochę tak, takie miejsce, ta gdzie Panie. po prostu y, robisz dlatego, że dostajesz za to dobrą ocenę albo robić dlatego, żeby nie dostać złej oceny. Z wszystkich badań, znowu się na to powołam, na całym świecie robionych wynika, że znacznie mniej skuteczna w procesie uczenia się jest ta zewnętrzna motywacja niż wewnętrzna. Czyli, że robię to, bo chcę się czegoś Zdech dowiedzieć, się bo mi to sprawia przyjemność, bo w projekcie jest tak zwany flow, którego czasem nie ma, jak człowiek sam siedzi nad podręcznikiem i próbuje mhm. Mhm. się Dobra. czegoś nauczyć. Także yy, 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 pocieszam w, w Wszystkich tutaj nas oglądających, że można robić projekty e, powołując się także na podstawę programową. E, państwo wszyscy dostaniecie tę prezentację, która towarzyszy naszemu webinarium, i tam są odpowiednie fragmenty. Zachęcam do tego, żeby samemu je jeszcze raz uważnie przeczytać, żeby na głos je przeczytać dyrekcji albo e, koleżankom i kolegom e, z Rady Pedagogicznej, bo to naprawdę jest nie dość, że dobra to jeszcze prawnie umocowana. Oczywiście nie ma już tego, co było w gimnazjach, nad czym bolejemy, nie będziemy tak, tutaj ukrywać. Cudowne rzeczy. Cudowne rzeczy, tak. To, bo wtedy był ten pomysł, że projekt to jest coś, co, przez co każdy powinien przejść. Ale nadal my tutaj, jak siedzimy wszystkie, uważamy, że każdy powinien przejść przez projekt i to nie jeden. I zresztą, tak jak tutaj Państwo widzicie, naprawdę podstawa programowa w wielu miejscach o tym pisze: pisze, co projekty wzmacniają, że one samodzielność wzmacniają, że integrację budują zespołu, ale też ze społecznością lokalną, że uczą rzeczy, której nie umiemy, czyli na przykład samooceny. Bardzo fajną metodą i to może być sama ocena na nawet przez bardzo małe dzieci, robiona. Nam się wydaje, że dzieci nie są w stanie ocenić trafnie tego, co zrobiły. Nic bardziej mylnego. No <głos》, więc <głos》. naprawdę czytajmy podstawę programową, także te fragmenty, które dotyczą projektu, bo jest się czym podeprzeć i jest co, że tak powiem, tego skorzystać. Teraz bym chciała, żebyśmy do takiej konkretnej rzeczy przeszli. O, trochę o tym już mówiłyście. E, tam jest taka e, zapis, że projekt w zależności od potrzeb może być realizowany przez tydzień, miesiąc, semestr lub być działaniem nawet całorocznym. No i że projekty mogą być przedmiotowe albo e, międzyprzedmiotowe. Tak, e, e, czy naprawdę może być tygodniowy albo dwutygodniowy projekt? Mhm. Krótkie projekty bardzo fajnie się sprawdzają. My na przykład teraz zaczęliśmy z uczniami robić taki trzytygodniowy projekt a propos transportu wody w roślinach, typowo biologiczny. Młodzież ma za zadanie wykonać odpowiednie eksperymenty ze wskazaniem na swoje własne modyfikacje. Więc to jest krótki projekt, ale automatycznie mi się wpisuje w podstawę, w zagadnienia związane z mhm. e, tematami biologicznymi mhm. e, i będzie to inny sposób mhm. przekazania wiedzy nie przeze mnie, ale właśnie przez uczniów kolegom swoim. Mhm. Ja, czy ja mogę zadać Ci pytanie: transport wody w roślinach. Czyli na przykład ktoś może zrobić. Coś takiego, co pamiętam, że zrobiłam w chyba czwartej klasie podstawówki. E, wzięłam jakieś margarytki białe, mm. sadziłam do e, bądź Tak, bądź. i były niebieskie, białe. tak? Tak, a cudownie i cudownie sprawdza się kapusta pekińska. <gry> kapusta pekińska. I barwniki do jajek świąteczne. O. wstawiamy a. i liście kapusty robią się pięknych, różowych, niebieskich, zielonych kolorów. Ale rozumiem, że to jest przy okazji też tak, że oni sprawdzają, jak ta woda tam. Yy, jest, transportowana, liśnie, jest transportowana. Jest transportowana. Jak liście jest zbudowany. Jak liść jest zbudowany, że różne liście są różnie zbudowane, że różne rośliny w różnym stopniu tę wodę chłoną, yy, chłoną i yy, odparowują. Także to jest jakby, tak. tluma, to nie jest tylko patrzenie na to, że się zrobiło. To jest od razu automatycznie tło biologiczne, naukowe. No super, świetnie. Czyli krótkie projekty. I tu yy, się zwrócę bezpośrednio do Państwa. E, jeżeli Państwo jeszcze nie robiliście, projektów, nie pracowaliście tą metodą, macie poczucie, skąd inąd słuszne, że w podstawie programowej jest strasznie dużo wymagań szczegółowych. To zacznijcie od krótkich projektów, od takich projektów, które właśnie pasują wam do czegoś, czego wiecie, że powinniście uczniów y, nauczyć. Ja na przykład powiem ze swojej działki, tak? W tej chwili Bo Druga Wojna Światowa, tak, Druga mniej. wojna, Druga Wojna światowa, więc też można y, hasło ogólne Druga Wojna Światowa, tak w zeszłym roku robiłam w, właśnie w szkole Kolumbus, mieliśmy projekt Druga Wojna Światowa. Każde, każdego z uczniów, uczennic e, zapytałam, czego by się chcieli dowiedzieć. To jest ich decyzja, tak? to, co jest ważne. I to, co tu wcześniej padło, to niekoniecznie musi być coś, co jest w podręczniku, bo to mm -hmm. i tak mi się pięknie w podstawę wpisuje, ale niekoniecznie musi być w podręczniku. Obliguje ich do jakichś poszukiwań. I, i byłam zachwycona pomysłami jakie po prostu te dzieci miały na przykład jedna z dziewczyn e, wymyśliła, że ją interesują dzieci w czasie II wojny światowej coś co sensu stricte w podręcznikach nie ma zebrane no ale dla młodego człowieka jest to istotne żeby poznawać historię właśnie z takiej perspektywy z perspektywy dziecka jak wyglądała II wojna światowa i co, co ta dziewczyna zrobiła e, z, e, przygotowała całą e, taką prezentację dotyczącą fragmenty list wspomnień, a już najpiękniejszej tutaj wielkiej ukłon jej rodziców, namówiła rodziców do tego, żeby wspólnie, rodzinnie wybrali się do, do obozu, do, żeby po prostu zwiedzili obóz. Auschwitz. Tak, Auschwitz. Mhm. Więc to, są, to jest to wymierne, tak? bo to już się działo w wakacje, nad tym już jako nauczycielka nie mam żadnych tam, za, za żadne sznurki nie pociągam i zresztą nie o to chodzi, ale to jest takie fajne, że jest takie leciutkie popchnięcie i potem... Idą. I to jest właśnie niesamowite, że jest ten taki wpływ tak. na drugiego człowieka. Tak. To co samo, co się działo na projektach właśnie przyrodniczych, że one dzieciaki się uczą czegoś w szkole, czegoś się dowiadują, przekazują to rodzicom mm -hmm. i to jest po prostu, tak jak powiedziałaś, flow, tak? No ale to masz trochę łatwiej, ja jednak będę. No, ale e, dlaczego? Dlatego, ona że... ma trudniej. Nie pracuję w liceum nie. Ja, się, ja się nie w Warszawie. Zgody. Projekty dotyczące, znaczy z mojej perspektywy mm -hmm. jako polonisty. Musisz też e, Tak, <laughs> biologia, chemia fizyka fenomenalne przedmioty do robienia projektu, ale Mam jak prawdę, zrobić nie projekt myślę. na przykład o częściach zdania, <laughs> tak, o bo nie, wsta nie, wsta nie włożę części zdania i niczym nie nasiąkną, tak, no więc to prawda, więc, ale też można, to jest kwestia wymyślenia, jakiegoś pomysłu, e, na przykład, no, no ale to robili... o częściach zdania, Ależ absolutnie. Czy zdanie można ubrać i rozebrać ubrania mm -hmm. a zdania moje dzieci robiły tak mm -hmm. Mm -hmm. genialne w co możemy ubrać zdanie jeżeli już tym zdaniem jest, jest. Mm -hmm. jakie je możemy rozebrać mm -hmm. jeżeli nie je ubierzemy to jakie są części jak rozbierzemy czego może brakować czego może albo, brakować? A czego albo kiedy nie brakuje jest zdaniem i na tej podstawie dzieci to był bardzo króciutki projekt, uh -huh, bo to uh -huh. tylko pięć godzin, tak? Uh -huh. e, w sumie na, na, na wszystkie części zdania. Dzieci pracowały w domu, robiły albumy, robiły makiety, robiły ubrania, projektowały ubrania dla zdania, uh -huh. więc da się zrobić wydawać. Rozumiem, sobie. że czasowniki miały trochę jakąś inną formę niż rzeczowniki. I rzeczowniki Przedawka i orzeczenie i podmiot. Rzecznik, dopełnienie? <laughs> Wszystko było absolutnie. Łącznie z rozróżnieniem. Na szafę części mowy i części zdania. Aha. Bo co innego, jak wyjmiemy wyraz z, z szafy jako część mowy, o. ale już jak ustawimy w szeregu o inną częścią mowy, to już nam się robi szafa z częściami zdania. Uważam, że Mogę, to jest cudowny bardzo pomysł. genialne. Coś Państwu powiem, jak nas słuchacie, to se notujcie, bo tu jest po prostu jakaś yy, kopalnia pomysłów. Jeżeli nawet można zrobić projekt o rozbiorze zdania, to naprawdę znaczy, że nauczyciele inne polskie nauczycielki są super kreatywni. Patrzę, patrzę tutaj i widzę, że mamy już dwa pytania. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Ja odpowiem, spróbujemy teraz odpowiedzieć na pierwsze z tych pytań. Bo ono je, dotyczy trochę tego, o czym tu już była mowa. Czyli na ile to projekt to jest coś, co wychodzi poza mury szkoły i ściany klasy. Pytanie brzmi, czy w projekty edukacyjne powinna się włączać rodziców? Oj, to, to taka dyskusja. Dyskusja. No to dyskutujemy. Jeżeli włączenie. Ma polegać na tym, że to rodzic wykonuje zadania. Zadania, które ma nie, wykonać nie, dziecko nie. w projekcie, to absolutnie nie, takie nie, włączenie nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ale jeżeli ten rodzic ma być yy, w domu partnerem do pracy nad problemem, bo mm -hmm. czasami zdarzają się takie mm -hmm. projekty, czy y, ja właśnie mam czy biologiczne. Przykład. O właśnie, ja bardzo mhm. proszę o przykład. Mam, taki, bo mam taki przykład, bo jest taki projekt, którego skutki mamy do tej pory w Wożarowie, ulica Szkolna Dwukierunkowa, dzieciaki zadziałały, jest jednokierunkowa. I pamiętam, że pomoc rodziców polega na tym, że o siódmej rano, kiedy zaczynała się pikieta i wszyscy staliśmy z tymi hasłami i, i różnymi tam innymi akcesoriami, to rodzice Ponieważ dzieci miały y, daleko, więc dowoziły, dowozili samochodami, wypakowywali te wszystkie akcesoria, po to, żeby dzieciaki w szeregu stanęły. Więc to było fajne, ale to była taka pomoc. Po prostu rodzice też poczuli, że dobrze byłoby włączyć się w te działania, które zainicjowały dzieciaki, zainicjowała młodzież, bo rzeczywiście ten ruch był bardzo niebezpieczny. A, no. czyli takie tak. po prostu prawdziwe działanie, tak, tak, które tak. doprowadziło do zmiany, do zmiany tak, zasady ruchu na tej ulicy. I mhm. to do tej pory. Także I to wypłynęło od Ale przez y, włączanie, a nie wyręczanie. Absolutnie. Okay. E, czyli, absolutnie. Wło, proszę Państwa, włączanie. A nie wyręczanie. To jest yy, zgodna opinia <noise> naszych tak. ekspertek. I często nieraz jest tak, że jak się dziecko tak bardzo mocno wkręci w projekt, i ja tu już mówię o swoich całorocznych projektach, projektach które. Kocham bardzo, mm -hmm. uważam, że wtedy mogę sobie, jakoś mam takie poczucie, że pracuję etapami, mogę zrobić dużo. I wtedy bardzo często rodzice, którzy te dzieci wracały o jakiejś takiej haniebnej porze do domu, zawsze mówiłam, że kotlety stygną i w ogóle co to się dzieje. Ale do czego zmierzam? Rodzice sami wychodzili z taką propozycją, że może coś pomóc, coś zorganizować. Robiłam jeden z projektów z moją klasą em, wychowawczą. Filozofia dzieciaki to my. Napisali Książkę filozoficzną. To był projekt o takim też charakterze integracyjnym klasy, i wtedy rodzice. Pozwolili, jakby, poprzez swoje jakieś koneksje, znajomości dojść do drukarni, która nam to po kosztach wydrukowała. Aha. Więc tu była ta pomoc. Ale to, co mówisz, Małgosiu? Pomoc, nie wyręczanie. Tak? Napisali książkę? Tak, napisali. Ba, nawet powiedziałam, wiecie, dzieci, no, ale ta książka to taka będzie mało ważna, jakaś recenzja by się przydała. Więc napisali do pani z UW, a z Katedry Filozofii, żeby napisała recenzję do tej książki. Więc pani napisała i potem z dumą <grym> na maila została przysłana, więc pokazywali. Do tej pory została. Ta, ta, ta. A czy ty możesz nam ją wysłać, tę książkę? Dobrze. I my, tak, i my okay. państwu, bo na pewno, no jak ktoś ogląda to webinarium i jeszcze nie robił projektów, to się na pewno zastanawia, jak może wyglądać książka, która jest efektem projektu. Czy to jest małe, czy to jest duże, czy to jest drogie, czy to jest tanie, czy to jest mądre, czy to jest po łebkach. Zobaczycie Państwo przykład takich, y, takiej książki. Chcę powiedzieć, że y, wielokrotnie słyszałam o, łącznie z tym, że znam nauczycieli, którzy razem z uczniami w ramach projektu piszą podręcznik. Swój własny podręcznik, o? taki e, do to nauczania dobrze. przedmiotów. Niekoniecznie co roku, że tak powiem, bo to jest <noise> dużo pracy. Dużo ale pracy, dobra. ale jak się wespół w zespół weźmie za to, żeby wybrać fajne materiały, do, fajne polecenia, uczniowie dokładają tam własne zdjęcia, a to tych roślin transportujących, a to różnych innych żuczków, to naprawdę z tego wychodzi fajna praca. Także bardzo jakby jest dużo tych różnych fajnych pomysłów. Ja mnie się wydaje, nie zapomnę nigdy takiej sytuacji, w której moja koleżanka mi opowiedziała, jak i córka robiły jakiś projekt, rodzice byli w to włączeni, chodziło o to, żeby przypomnieć sobie historie rodzinne, to była chyba pierwsza albo druga klasa podstawówki, przyszła ta pola do domu i mówi tak. To było wszystko po nic. Przegrałyśmy, mamo, przegrałyśmy z Kretesem, ponieważ fajnie zrobiony projekt, który jeżeli on się kończy taką informacją dla y, uczniów i rodziców, że chodziło o to, żeby wygrać. To jest naprawdę zła informacja, bo się okazało, że wygrał, wygrało dziecko, którego ojciec był plastykiem czy fotografikiem, i tak naprawdę nikt inny nie miał szans. Także bardzo za, zachęcam do tego, żeby takie nie, nie robić tego w formie konkursowej, tylko robić to w formie właśnie tak, to... włas, wręcz włączania. I wtedy kurczę, jeszcze na dodatek jest tak, że ci rodzice zaczynają ze sobą rywalizować. Znaczy to dokładnie była taka sytuacja, że tam ta moja koleżanka, która się zajmuje edukacją, więc wie, że to jest bez sensu, się w to nie wkręciła, ale pozostali rodzice rywalizowali o to, kto przygotuje dziecku lepszą pracę. Mhm. Także by, to, to właśnie też, nie no... był do końca projekt, tak naprawdę, mhm. Bo jeżeli rodzice wykonują pracę, którą powinny wykonywać Dokładnie dzieci, tak. mhm. no to przestaje być projektem, ale to to, Dorota, o czym ty wcześniej wspomniałaś, że dlatego dobrze jest projektu nie oceniać. W sensie mhm. takim oceny, konkurencji. Kursowej, mhm. bo wtedy rzeczywiście te dzieci mają poczucie, że każdy z nich wykonało swoją pracę dobrze, mhm. dobrze, a też ogromna rola w tym nauczyciela, który powinien być takim mentorem i tak prowadzić grupę projektową, żeby każde dziecko miało poczucie sukcesu. Mi się wydaje, że w projekcie to jest jeszcze bardzo mhm. ważne. Ja w ogóle tak sobie myślę, że to jest coś takiego jak przekraczanie siebie. Ja wielokrotnie pracując z uczniami przekraczałam własne granice, Miałam wrażenie, że będzie zagrożone poczucie bezpieczeństwa, jak oni coś zorganizują. I tutaj jeszcze pracowałam w gimnazjum. Postanowili uczniowie zorganizować manifestację Solidarności i strzelić z hukowca. No i byłam bardzo przerażona. Powiedziałam, nie, absolutnie, w ogóle gdzie jakieś pistole? Co wy chcecie zrobić? Idźcie do pani dyrektor. Więc generalnie umyłam rączki, schowałam je za siebie. Tak mm. mamy pozwolenie. Idę do mojej dyrekcji. Tak, oczywiście, no a czemu nie. Mm -hmm. Wyszło fenomenalnie. To był taki happening, bo też chodziło o to, żeby wkręcić pozostałą społeczność szkolną, ale to też jest przekraczanie moich granic, mm -hmm. żebym ja im zaufała. E, bo i, jednak im człowiek starszy, ja mówię oczywiście w swoim imieniu, to tak sobie bardzo kategoryzuje, chcę mieć takie bezpieczne, ale bezpieczne to... takie, takie, takie właśnie granice, a tu trach! naraz ktoś ci wychodzi z takim pomysłem, pomysłem i... żeby zrobić tak. Arek, pasożyt powiedział, że będziemy wycinać litery metr 60. No, tak. Tą wycinarką do. O, matko, też bym się przestraszyła. No ja mówię, ale z kim? Z tymi najgorszymi łobuzami? No bo zawsze są e, no, takie. Tak, łobuzy, tak, łobuzy są na szczęście w każdej. Ale ja oni, mówię, się oni najlepiej sprawdzają. No obcinają absolutnie palce, mm. jestem o tym przekonana. I ja miałam straszny z tym mm -hmm. problem, ale potem, jak zobaczyłam, jak oni pracują, i oni jeszcze pilnowali tych młodszych. To były klasy 4-7. Rozumiecie? tak, I to, o czym ty, Dorota, mówisz, że to często jest takie, kurczę, myślę inaczej. Nawet Taka obawa, że z tą klasą, no nie wiem, czy to wy. Coś wam powiem. Do tego dotyczy kolejne pytanie, które mamy. Jak walczyć z oporem dyrektorów i nauczycieli? Bo rozumiem, że trochę tu o to, o czym mówiłyście, to było walczenie z własnym wewnętrznym tak. oporem przed wyjściem ze strefy komfortu. Ale co robić, żeby walczyć też z oporem dyrekcji? Zaprosić na pokaz projektów po ich realizacji. Tak. Na przykład moi uczniowie w poprzednim roku organizowali taki projekt. Warszawowy Oddech, a odnośnie smogu i organizowali prelekcje dla uczniów, dla swoich kolegów, ale również specjalną lekcję zorganizowali dla kadry pedagogicznej. Mm. Żeby pochwalić się to, co zrobić udało im się, jak również wciągnęli ich w same działania, bo została przygotowana ankieta na temat wiadomości dotyczących smogu. I ta ankieta była rozprowadzona wśród nauczycieli, żeby też się wykazali, jaką wiedzę na ten temat posiadają. Więc wciąganie, prezentowanie, mhm. żeby zaktywizować nauczycieli e, do, do e, zrozumienia tej potrzeby. Ja się podpisuję pod tym, tylko e, należy pamiętać o tym, że żeby być wciągniętym, to ktoś ch musi chcieć się wciągnąć. Mhm. A niestety często w szkołach jest tak że ten opór e, dyrektora, czy też innych nauczycieli jest tak duży, że... To powiem ci, jest dobry pomysł. Jak o. wyślesz ucznia, bo, żeby powiedz zaprosił... No, powiedz do kamery, powiedz do swojej kamery. Wysłać ucznia, żeby zaprosił nauczycieli i dyrektora, dyrekcja ani nauczyciel nie odmówią, bo będzie naprawdę mu bardzo głupio. Mhm, okay. Jeśli pójdzie nie, to koleżanka, no, ja kolega, to się tak? się zgadzam, tylko rozmawiając z innymi nauczycielami, nauczycielkami, często słyszę właśnie, że... E, jest duży opór i nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Mm -hmm. I mówię to samo, co tak, przed chwilką, tak. że jak dziecko prosi, to no nie ma twardego serca, mhm. tak, żeby Zobacz, odmówić. Ja tak wracając jeszcze tego a propos oporu, e, tego mojego właśnie projektu wspomnianego społeczeństwo obywatelskie w obiektywie, właśnie ta zmiana tego ruchu na tej ulicy, e, to pamiętam, że zrobiłam w czasie zebrania, czy dzieci zrobiły taką instalację, że leżały zwłoki pochlapane sztuczną krwią, więc e, tutaj o, opór... B, b, mhm, jakby chodziło o to, żeby właśnie było to, było, wow, chodziło no właśnie o ten efekt, tam też była cała petycja, były zbierane podpisy i tak dalej. I, i tutaj ten opór, no, no też tak, bo, no ale czy to wypada, ale czy tak? Mm. Mm -hmm, I, mm -hmm. I tu zawsze się z tym mierzymy. Tylko tak sobie myślę, że na pewno to zaproszenie jest bardzo ważne, tak, żeby zobaczyć, ale z drugiej strony to też jest kwestia zaufania. Ja naprawdę bardzo chcę pracować z dyrektorem, który ma do mnie, jako do nauczycielki zaufanie. Jeśli tego nie ma, jest bardzo trudno. To mhm, zaufanie, ale... ta wzajemna relacja, tak samo do innych moich kolegów, koleżanek, tak? Mhm. Jakby między nami też tak, tego typu taki flow musi, i mu taki feeling mhm. musi istnieć. Tak, ale wielkim sojusznikiem moim zdaniem no. w walce z tym oporem e, są jednak rodzice. Mhm. bo rodzice, kiedy widzą zmianę. Tak, tak. E, w dziecku, mhm. kiedy pracuje projektem, że chce iść do tej szkoły, że chce coś robić, że przychodzi do domu, nie siada przed komputerem, czy nie Jasne. szuka czegoś w komórce, że e, można bardzo umiejętnie, no tak brzydko powiem, wykorzystać e, rodziców. Okay, a tak. uczniowie fajny a uczu... właśnie pomysł no. jeszcze a propos rodziców, rodziców. Mhm. w trakcie jak realizowaliśmy ten projekt Odnośnie smogu, mhm. to prelekcje były przygotowane również dla rodziców a. podczas zebrań. Mhm. I Czyli... grupa przygotowanych mhm. uczniów realizujących tych, ten projekt wchodziła na zebrania kolejno do każdej klasy i opowiadała rodzicom, co się działo w szkole w ostatnim atak... czasie. Za wszystkie strony. Nie ataki. Propagowanie wroda. niesamowitej wiedzy i umiejętności. Mm -hmm. Nie żaden atak. A też jest tak, że rodzice tych dzieci, które te, robią te prezentacje, A, tak? są zwykle tak. E, dumni, tak, tak, inni tak, też chcą być dumni, tak, więc to naprawdę potęża motywuje, motywuje. A czy tak, uczniowie tak. lubią projekty? Bo jest tak. często taka opinia, a że właściwie polscy uczniowie nie bardzo lubią pracować z Ja myślę, że jak wejdą i wsiękną, to potem mhm. jest tak, y, że przysłowiowo trudno się odpędzić. Pamiętam, że z nabór do projektu, który zaczynałam we wrześniu, zaczynał się już pod koniec poprzedniego roku szkolnego, bo było wiadomo, że więcej jak 25 osób nie przyjmę, bo mi się mhm. w sali nie zmieści, mhm. Tak? Mm -hmm. Więc to było na zasadzie takiego, market, takiego szeptanego tak? marketingu. To, tak, tak, takiego marketingu no, ale trudno szeptanego. czy coś się lubi, czy nie, jeżeli tego w szkole nie, no, nie ma. Dokładnie. Tak? Mm. Więc e, ważne bo jak nie jest, było żeby bananów, zacząć. to nie potrafiliśmy ocenić I ich, ich ja smaku, i jest mhm. tak samo z projektami. Jeżeli e, uczeń weźmie udział w projekcie, to myślę, że nie ma takiej siły, że projektu nie lubił, dlatego że projekt, e, tak jak ja, e, kiedy rozmawiam z uczniami. Mhm. To oni zawsze mi podkreślają jedną rzecz. Mówił Pani Małgosiu, w projekcie nie ma gorszych i lepszych. Mm -hmm. Wszyscy jesteśmy tak, równi. Mm -hmm. Bo jednak tak. polska szkoła no, ocenia tak? mm -hmm. ocenia e, I Buduje ocenami, taką hierarchię. I buduje tak. hierarchię tych słabszych, tych średnich, co to nigdy po tak. trójkę nie wyjdą, tak? tych bardzo dobrych. A w projekcie e, to można przełamać. A w projekcie absolutnie wszyscy są równi, pracujemy mm -hmm. tak samo. I tutaj myślę, że ten podział na grupę, o którym na pewno jeszcze właśnie, wiemy, Właśnie, zaraz do niego idziemy. E, bardzo tak. dziękuję. To ja, to ja nie... już, to ja, już A, też to ja jeszcze zagalić. powiem coś takiego egoistycznego. Dlaczego ja kocham projekty? Bo to jest moment, kiedy ja mam szansę poznać młodych ludzi. Tak. W trakcie 45 minut raz w tygodniu to nie jest możliwe. Natomiast mhm. w trakcie re realizacji projektu ja poznaję ich możliwości, ich słabe punkty, mocne punkty. Mhm. Coś niesamowitego. Czyli także z wychowawczego punktu Jasne. widzenia projekt to jest coś, co jest warto bezcenne. robić. To Wam pokażę. Tutaj jest taki slajd, e, który ja strasznie kocham. E, te projekty, które były robione w takiej malutkiej szkole w Mucharzu. To jest południe Polski i, i to był jeden z najbardziej ambitnych takich projektowych zespołów, jakie znałam, ponieważ właściwie cała szkoła pracowała projektami. Jak Ja już nie będę tutaj wchodziła na stronę tej szkoły, ale jak wejdziecie sobie, to zobaczycie. To, to było 10 lat temu, ale oni do tej pory pracują projektowo. Wtedy było tak, że tam powstało kilka grup i na stronie szkoły, która potem była, że są zlinkowana do różnych lokalnych e, podstron e, m, i mediów, i władz oś, e, gminy, i tak dalej, zajmowali się takimi tematami, jak na przykład e, wszystkie e, fotografowali kapliczki w okolicy, inna grupa się zajmowała e, lokalnymi artystami, e, inna jeszcze zbierała lokalne legendy, a coś, co nawet e, dał, przyniosło im no, takie uznanie mhm. bardzo w, wybitnych. E, Polskich fotografików, to oni zrobili wspaniałą fotograficzną dokumentację starych wiejskich chat, które miały być zalane przez zalew i zostały zalane. I te dzieci uratowały te chaty przed zapomnieniem. To jest znaczy jeden z takich projektów, o których jak, jak myślę, po co jest szkoła i co ona może dać uczniom i nauczycielom, to właśnie taki projekt to jest taka kwintesencja. Tego najlepszego, co może dać szkoła. Bo nie ukrywajmy, że droga projektowa tutaj jest taki slajd, który też Państwo będziecie mieli. Możecie to, jak będziecie pracowali, kto jeszcze nie pracował z grupą uczniowską, to możecie wykorzystać. To jest na otwartych zasobach. Tak wygląda droga projektowa. Tam na końcu jest szczytny cel, ale jedną z rzeczy, które są po drodze, są te przeszkody. I nie ma projektu bez, przeszk tak, bez przeszkód. Tak, tak. Nie, ma. nie ma, prawda? Nie ma. Ale po każdej wychodzimy wzmocnieni, <głosy> tak. <głosy> tak. Jest bardzo to od razu też państwu powiem, że jest co najmniej z pięć różnych kategoryzacji etapów projektu. Nie ma znaczenia, którą się będziecie posługiwać, tak naprawdę. Tu akurat, jak ktoś będzie chciał skorzystać z tych naszych grafik, to jest taka taka naj, bardzo uproszczona wersja, która mówi o tym, że projekt się zaczyna od tego, że się wybiera tak, temat tak. lub wyzwanie, tak jak wolicie o tym mówić. Potem w zespołach uczniowie określają cele i jakby harmonogram zadań. Potem jest taki kawałek, który jest zawsze wielką niewiadomą, czyli kiedy naprawdę realizują ten projekt. Potem jest ta prezentacja, którą ja uwielbiam i uważam, że ona zwykle bardzo podnosi też jakość projektu. Jak wiadomo, co my na końcu chcemy pokazać i komu. I rzecz, o której niektórzy nauczyciele dawniej zapominali, teraz mi się wydaje, że już nikt nie zapomina, czyli że jest omówienie. Jedni to nazywają mówieniem, inni powiedzą, że to ewaluacja, a jeszcze inni, że nie wiem, dajemy sobie informację zwrotną, jak było. Nieważne. Ważne, o to, żeby, ważne jest, żeby nie uznać, że zakończyliśmy projekt, jeżeli o tym z uczniami nie porozmawialiśmy, bo tak naprawdę taki moment, kiedy człowiek się najbardziej uczy, to jak przypatruje się temu, co zrobił, co wyszło, co mogło być lepiej i jak to zrobić, żeby było lepiej. Tu jest, tak wygląda smętnie ten spis, ale Państwu go pokażę, bo to jest z kolei inna kategoryzacja. Ale to, co dla mnie jest ważne, to, że tu są dobrze wypisane różne takie kawałeczki techniczne, i ponieważ e, potem się rozbijamy o szczegóły, to o tych kawałeczkach technicznych trochę opowiemy. E, widzę, że tu mi się numeracja zmienia. Oczywiście nie jest tak, że są trzy pierwsze etapy, tylko jest etap przygotowania, to jest etap pierwszy, etap realizacji to jest etap drugi, etap zakończenia to jest trzeci. I ja teraz będę Was pytała o różne mhm. takie, kilka takich dobrze. haczyków, które dobra, które nauczycielom dobrze. mogą się przydać. Jeżeli chodzi o to, jak tworzycie zespół projektowy, czy to są po pierwsze, czy pracujecie wyłącznie z klasami, czy to mogą być zespoły międzyklasowe mhm. i jak się tworzy taki zespół? Czy się losuje, czy się na ochotnika, mhm. czy się samemu dobiera po to, żeby wyrównać różne, czy to za każdym razem jest inaczej? Ja pamiętam taki jeden projekt, który kilka lat temu robiłam zgodnie z naturą. Aha. Byłam przerażona. To też projekt ceos mm -hmm. zresztą. 30 osób mi się zgłosiło, każda osoba z innej klasy. Mm -hmm. Doszłam do wniosku, że ja na to zrobię. tak? I tak. potem poszłam na żywioł, pozwoliłam im dobrać się jeszcze tak, jak im pasuje, ze względu na to, że tak, był to długi projekt, mm -hmm. duży, mnóstwo pod takich mniejszych etapów. I kwestia jeszcze, że u mnie dzieci to są każdy z innej części okolicy Warszawy. Mm -hmm. Byłam przerażona, ale słuchajcie, to, że im pozwoliłam, żeby dobrali sobie się w te grupy, mm -hmm. żeby zobaczyli, komu będzie łatwo, jak się skomunikować. To, żeby oni sobie dobrali jeszcze te podtematy, czym chcą się zająć. Jeden Aha. chce robić film, drugi chce robić prezentację zdjęciową, trzeci grę miejską. Był, było to tak trafione, że dałam im taką autonomię, Oczywiście wsparcie potem było okay. potrzebne. Zaraz powiemy tak, o wsparciu. Na razie ale, mówimy o... Czyli tak, jedna wersja, wersja... Ale to było międzyklasowe. Zespół, międzyklasowe, tak, zespół dlatego, dobierane. Wyszło, mhm. dlatego wyszło. Ja jestem przeciw... Znaczy tak, to wyszło moim zdaniem, dlatego, że było międzyklasowe. Mhm. Natomiast w klasie, e, mówię o szkole podstawowej, może w średniej jest inaczej. E, dzieci jednak dobierają się na zasadzie silni, silnymi, średni, średnimi, słabi, Zostają, więc są ze słabymi. Ty nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że ty to mówisz. E, więc ja jestem, że w swojej klasie, w mojej szkole, e, wydaje mi się, że jednak dzieci w podstawówce dobierają się. E, czyli, czyli? czyli ja decyduję, e, biorąc pod uwagę moją Powiedz co do kamery. Nie wiem, która jest ta e, kamera. kamera. E, więc to ja decyduję, nie ma demokracji niestety wtedy. E, w jaki sposób dobieram e, dzieci, ponieważ nie chcę, żeby czuły się źle, żeby miały satysfakcję z pracy w projekcie mm -hmm. i żeby wykorzystać ich potencjał, bo każdy jest w czymś dobrym, mm -hmm. ale żeby go wykorzystać, to musi się wczuć dobrze w grupie i musi wyjść z takiej roli właśnie tego najsłabszego. Tego czyli, na, czyli dobierasz Albo... sama tak. ręcznie. Tak. Pod... Międzyklasowe zgodzę się, mm -hmm. że tutaj już można sobie nawet w podstawówce pozwolić mm -hmm. na to, żeby dzieci się dobierały. dobierały. Jeszcze do... mi się jedna rzecz kojarzy. Mm -hmm. tak, ja mam takie mieszane uczucia. Kiedyś tak robiłam, a w tej chwili jestem jakby daleko od tego, już tłumaczę o co chodzi. Żeby dzieci się dobierały według kompetencji i umiejętności. Więc jak potrafisz robić filmy, to będzie grupa filmowa, a jak potrafisz robić to, to mm -hmm. będziemy robić to. I co? Okej, okay, no ale. <laughs> Jakby z jednej strony plus jest taki super, ty doskonalisz się, idziesz jeszcze głębiej uh -huh. w tę technikę, masz znajomości. Uh -huh. Z drugiej strony to jest taka kategoryzacja, uh -huh. bo być może jest dziecko z innej grupy, no które by chciało, ale, ale się, się boi, boi, bo jeszcze nie umie. Bo jeszcze nie potrafi. Uh -huh. Więc e, zrobiłam tak wielokrotnie przy projektach, bo uważam, że e, kwestia wykorzystywania telefonów, nagrywania filmików, to jest coś, co może być obrócone ku dobremu i trzeba fajnie tym po prostu pokierować. Więc wymyśliłam e, obligatoryjnie. Ja, ja zdecydowałam, że wszyscy mają zrobić filmy. Tak, wszyscy mają zrobić filmy. Programy w różnych wersjach są dostępne, można to zrobić. I co? Przychodzi uczennica, Ja nie potrafię. Dasz radę, są samouczki, dasz radę. Za jakiś czas jest, pre, jest prezentacja, zrobiłam. Mm -hmm. I, i tu już jest podbicie, Genial. i już jest, tak, Genial. ja potrafię. Mm -hmm. Czyli ja bym nie do końca w, szła w tę stronę. Oczywiście nic ja nie zgadzam. na siłę, żeby tutaj jakby nie pogwałcić niczyjej psychiki, tak? Mm -hmm. Ale żeby jednak tak wyczuć i. A właśnie Dorota, ale o to mi chodziło właśnie, no. że. Ja widzę, co dziecko potrafi, ale to, o czym Ty powiedziałaś, tak, że uh -huh. e, żeby dać mu możliwość wykazania się w czymś. Nie, że ja wiem, że Zosia jest dobra, prawda? Ładnie, ładnie rysuje. Ładnie, tak, ładnie. Ładnie tak jest to, tak. Zosią będziesz zostanie. w tej grupie rysowała, mm, tak, tak, tak? Będziesz tak, odpowiedzialna za tak, stronę graficzną. Tak. Tylko mi bardziej chodziło o to, żeby jakby nie w kontekście zainteresowań czy umiejętności mhm. tylko jakby równości u, e, właśnie żeby móc dobierać do Zrównoważenie. tak ok, że wami, nie, bo mm. tutaj Dorota podpisuje się stuprocentowo mhm. pod tym że e, właśnie i zwracacie uwagę na bardzo istotną sprawę w projekcie żeby dzieci miały możliwość też rozwijania nowych, swoich nowych, nowych, nowych albo nieodkrytych albo zupełnie nie ja na przykład nie wiedziałam, że tak potrafię śpiewać. Może nie jest to ładnie, ale też odkryłam <grym> podczas jednego z projektu i dzieci niektóre odkrywały, że potrafią rysować, a wydawało im się, że nie, a niektóre, że świetnie gotują, choć mhm. też im się wydawało, że nie. Więc tutaj jak najbardziej się pod tak, tym podpisuję. Jedną rzecz Wam powiem, bo to jest coś, co ja pamiętam, że jak byłam, nie wiem, 20 lat temu na jakiejś wizycie studyjnej w Stanach, to chyba było albo w Anglii, już nie pamiętam. Byłam zdumiona tym, jak oni precyzyjnie, nie tylko do projektów, ale nawet do zespołowej pracy na lekcji, dobierają uczniów. Co najmniej tak, żeby nie było. Zespołu wyłącznie chłopiecego, albo wyłącznie mm -hmm. dziewczęcego. Tak, Żeby tak. nie było zespołu wyłącznie najlepszych, albo wyłącznie najgorszych. To znaczy, za każdym razem jest ta świadomość i uczniowie na początku e, się trochę buntują, mówią: mm -hmm. No, ale ja chcę być z Krzysiem, mm -hmm. albo z tak, Małgosią, albo z ale e, za chwilę już nie ma tego tematu. I to ma też jeszcze taką mm -hmm. zaletę, którą, e, m, e, o której mówi na przykład e, m, Jacek Pyżalski. Że praca projektowa to jest taka idealna praca do tego, żeby poznać kolejne osoby ze swojej klasy albo ze swojej szkoły. Tak. Że nie siedzisz Dokładnie. cały czas i nie robisz wszystkich rzeczy z tą samą dwójką czy trójką dzieci, które są do ciebie najbardziej podobne, tylko właśnie masz przekrój przez. Całą szkołę, co się strasznie potem przydaje w życiu. I można być mile zaskoczonym. I można być mile zaskoczonym. Ale pamiętajcie o jednym, bo ja tutaj widzę pytanie, no. które przeczytaj, związane przeczytaj jest z tym, masz okulary, co dobrze robić, <gry> żeby nie było tak, że w grupie jedna osoba pracuje i robi wszystko za wszystkich. Mhm. I o to nie wiem, czy mia miałyście dziewczyny takie samo doświadczenie. Mhm jak zaczęłam pracować metodą projektów, to było pierwsze pytanie dzieci. Mm -hmm. Ale Pani Ogosiu, jak to będzie, skoro ten Krzyś czy ta Basia będzie, ja będę pracował, mm -hmm. a cała reszta będzie po prostu jakby mm -hmm. wykorzystywała to, że ja będę pracował mm -hmm. czy pracowała. No i właśnie, tutaj jest bardzo ważna... Znaczy ja robię tak. No. Robię w ten sposób, że jeżeli miał, mam te, te projekty całoroczne, bo projekt to nie jest praca do domu. To jest Nie. praca tu i teraz. Mhm. Więc mam możliwość wglądu, obserwacji i takiego leciutkiego stymulowania. Ale tak? mhm. dzielisz zadanie do tak. One... jeżeli, jeżeli no no powiedzmy, mamy zrobić jakiś happening dotyczący był stereotypów, trzeba było zebrać pudła, na tych pudłach powypisywać różne stereotypy, i potem w trakcie happeningu, one były niszczone, tak, żeby mhm. wszyscy widzieli, jakby w czasie przerwy, żeby wszyscy mogli to zaobserwować. I, no i ja brzydko. Pisze, ja coś tam. I wtedy ktoś to ładnie pisze, chce przejąć inicjatywę, tak? I jakby wykonać pracę za, za całą grupę. grupę. I, I wtedy jest takie: po prostu powstrzymuje. Najnormalniej w świecie mhm. mówię: poczekaj. Każdy z was i tak dalej. Czyli tutaj, zadania, tutaj po konkretnie. prostu już wchodzę tak, często też określając mhm. harmonogram, też to w, im w szczegółowie jest określony czasem harmonogram, to będzie już kolejny tam etap pracy tak, w projekcie, tak, ale, tak, ale wtedy jest mówić. łatwiej właśnie na określenie tych zadań. I zawsze, zawsze mają też poczucie, że mają wsparcie nas, jako nauczycielek, tak, nauczycieli, mają wsparcie y, swoje, więc zawsze mogą o tym pomoc prosić, bo ba, w projekcie jeszcze się uczymy poprosić o pomoc. O. Bo my dzisiaj jesteśmy... Powiem to przekon... do kamery, proszę Cię. my w projekcie uczymy się prosić o pomoc. To jest coś, czego nie potrafimy. Tak, nie my, potrafimy nauczyciele, ale... my, nauczyciele, my nauczyciele, my Polacy, my Polki, to, tak. realizując projekt czasami tak. nie potrafimy po, poprosić o to, że potrzebujemy pomocy. Tak, i dlatego na przykład fajnie jest też się zwrócić do innych nauczycieli, takie jak ja na przykład do pedagoga, czy psychologa, czy plastyka, mhm. bo sama nie jestem w stanie wszystkich tak. rzeczy ogarnąć, a on ma inną, inne spojrzenie, inne możliwości wiadomości na ten temat. No tak, ta mnie przerosła wtedy. Ja absolutnie, przecież to się nam zrobiło trzy dni. To, to jest to, to idealne państwo. Ta, I to tak. idealne państwo. I gdyby nie moje koleżanki Agnieszka i Danusia, wychowawczynie, które trzy dni. Dziękujemy, kovali, dziękujemy bardzo Agnieszce Agnieszko i Danusie, i Danusiu, dziękuję, za tak? Tak? Bardzo dziękuję. Ale taka jest prawda, gdyby nie rodzice, którzy przywieźli jedzenie, tak? tak? gdyby nie mnóstwo rzeczy, my czasami też boimy się, boimy się poprosić mhm. o pomoc. I też myślę, że to, że uczniowie widzą, że my też potrzebujemy pomocy, o, bo to jest o, ważne, tak. że oni widzą, że my jesteśmy w każdym momencie do ich dyspozycji, bo w projekcie nauczyciel no, jest taką dobrym duszkiem, jak ja to mówię, tak. e, który też kieruje, mhm. znaczy ukierunkowuje, ale mhm. jest takim przede wszystkim takim mentorem, że można przyjść, zapytać, powiedzieć, że coś nie wychodzi, e, dokonać analizy, to często też dzieci pytają. Mm -hmm. Mogą się, a pani w czymś nie pomóc? O, tak, tak, to tak, jest... tak. I ja się nauczyłam, że ja nie muszę wszystkiego robić sama i padać na twarz, tak? Trzec, Tylko, że mam proszę, koleżanki, rzecz. kolegów, i że w sumie tylko wystarczy poprosić, tak jak mm -hmm. mnie proszą, czy was mm -hmm. na pewno, mm -hmm. e, dzieci o różne rzeczy. Powiedziałaś bardzo ważną i młodziec, rzecz, zapraszam. bo <laughs> często nastawienie na cel i na wynik projektu mm -hmm. jest tak ważne, że nie przychodzi nam do głowy, że, mogłaby być, że może być inaczej. Że na przykład cel nie zostanie zrealizowany i wtedy co, projekt się nie udał? Nie, on się właśnie udał. Słuchajcie bo Państwo tego, co, co się teraz przykład, mówi Dorota. Coś nieprzewidzianego, mm -hmm. nieoczekiwanego nie wyszło mm -hmm. nam, ale nie nie szkodzi, wstajemy, otrzepujemy piórka i próbujemy, robimy coś dalej. Mm -hmm. To jest taka lekcja życia, że mm -hmm. żadna lekcja szkolna nam tego nie zafunduje. Mm -hmm. To mm -hmm. nas uczy skonfrontować się z trudnością, nawet jak ponosimy Takie porażkę. Tak, nas tak jako uczy I elastyczności. Tak, tak. Nie, ale czy w liceum obrędy. się da na przykład elastycznie robić projekty? Jak ja najbardziej. Boję, że... Ja tutaj korzystam ze wsparcia technologicznego i e, na przykład dokumenty googlowskie są świetnym rozwiązaniem, bo młodzież mieszka daleko, więc możemy się kontaktować w ten mm -hmm. sposób. E, wiadomo, że każdemu jest łatwiej siąść przy komputerze i e, udzielić jeszcze odpowiedzi, wsparcia jakiegoś. więc Ale powiedz być... na przykład jakie dokumenty, mm -hmm. czyli Google Docs po prostu. Google Docs. Razem na pracujecie... przykład pracujemy, tak jak robiliśmy tego badacza wody, młodzież miała założone konta, wpisywała swoje imię i nazwisko, Małą działeczkę, za którą jest odpowiedzialny, więc ja wiem automatycznie z kim mam Super. rozmawiać, jeśli uh -huh. Coś jest niedopięte jeszcze. Oni też automatycznie widzą się nawzajem. Kto za co odpowiada. Więc tu już nie ma takiego zwalania, że tylko jeden tak zwany łoś ma wszystko zrobić. Tak? <grym> 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 Czyli Google nas Tam. ratuje i różne inne... A bo nie tylko Google. Grupy, zakładanie tak, grup. Tak, zakładanie grup, bo to może być grupa na jakimś społecznościowym tak, medium. Prawda? Chodzi o to, żebyśmy mieli... Są też bardzo dobre aplikacje do pracy projektowej. To... Yy, yy, Teraz ich Państwu nie wymienię. Wymienię jedną, Trello, którą tak. bardzo często, ale jest ich naprawdę bardzo dużo. To Promowane nie było żadne lokowanie produktów, przepraszam, o. ale naprawdę jest tak, ich jest bardzo dobry. dużo. I co więcej, w różnych naszych materiałach są wymienione takie właśnie naprawdę proste, banalne do opanowania narzędzia do pracy zespołowej. Także zachęcamy przy okazji, świetnie, że o tym powiedziałaś, bo tak. i przypomnę, że w jednym z punktów podstawie programowej jest dokładnie napisane, że przy realizacji i zarządzaniu projektami dobrze jest wykorzystywać, czy zalecane jest wykorzystywanie I technologii. technologii. Tak. To jest właściwie, ja uważam tak naprawdę... Że się nie da robić projektów Ale ja myślę, bez że to jest taki, nowych czas. Takie, takie, taka baba w babie troszeczkę, tak, bo my tutaj coś realizujemy, a przy okazji oni się jeszcze czegoś innego uczą. Mam ja mam taki swój projekt, założyliśmy telewizję szkolną, ELO TV, edukacja ludzi odlotowych, No i dzieciaki tam sobie porozpisywały, kto będzie miał jaki program, no i żeby tak wzmocnić społeczność szkolną, żeby pobudzić do odkrycia różnych talentów, więc zrobili coś na, na, na kształt takiego. takiego Programu, gdzie trzeba było odkryć te talenty, i to była właśnie taka baba w babie. Mm -hmm. Oni poczuli się ważni, mm -hmm. nawet mm -hmm. ci, którzy byli nieśmiali w ogóle. Nawet nie, nie poznawałam os te, te osoby, bo mi się wydawało, że one są nieśmiałe. One przemawiają na forum, wow, <laughs> jakiś taki wiatr w skrzydłach, a, a potem okazuje się, że powyciągali inne osoby, bo oni mm -hmm. między sobą wiedzą, ktoś tańczył, ktoś śpiewał, ktoś coś innego robił. Niesamowite to było. Chcecie mieć uniwersalny nam... projekt do każdej szkoły? Dorota, Stępnia, Kamu <noise> <powie>. Na razie <noise> tylko hasło, powiedz. Tak. Edukacja ludzi odlotowych, Edukacja, telewizja szkolna. Telewizja w ogóle, szkolna... zakładajmy telewizję szkolną. O, telewizję, radia, gazety. <noise> Okej, okay, słuchajcie, z tych rzeczy, które tutaj są, bardzo poważnych punktów, ja mam jeszcze jedną, jedno pytanie, no, właściwie dwa. Coś, co się nazywa określenie celu i celów, bo część nauczycieli się potwornie z tym męczy, choćby dlatego, że uczniowie trochę inaczej widzą cel projektu, albo zapisują go w taki sposób, że nauczyciel nie jest pewien, czy może do dokumentów to wstawić. Czy tym się w ogóle należy przejmować? A jeżeli tak, to na jakim poziomie? Czy ważne, żeby uczniowie wiedzieli, po co to robią? Czy ważne, żeby to umieli dobrze zapisać? Po co to jest ten cel? Cel w języku ucznia. Cel, mhm. ma, być cel ma rozumieć uczeń. Czyli może on na przykład sam go sformułować? Absolutnie. Nawet trochę, nie, nawet trochę nieudolnie? Niegramatycznie, mhm. tak. Absolutnie cel powinien być, my powinniśmy wiedzieć, o co nam chodzi w tym projekcie. Mhm. Już tak po co jest, do czego nam do czego, mimo, tak. Ale oni, a oni mogą formułować swoje absolutnie, własne cele. w swoim to nie... języku. Ja jestem zwolenniczką, dlatego że my używamy innego języka i to wcale nie jest tak, że jak dziecko napisze coś prosto, czy uczeń starszy w liceum, on ma wiedzieć, o co chodzi. Mhm. Jeżeli on uważa, że wie i dąży do, te, do to, zrealizowania to, to tego, tego celu? celu, absolutnie jestem za. Czyli jakbym coś takiego powiedziała, że tak się strasznie nie przejmować, nie, jak stydowanie. to jest formułowane. Momentacji wpiszmy, no już jeżeli tak serce krwawi, tak jak trzeba. No dobrze. Dobrze. Bardzo mi się podoba, ja się całkowicie z tym, <grym> ale chciałam, żebyście to potwierdziły. I, I taka rzecz, która dla mnie jest strasznie ważna, to już o tym mówiłam, mianowicie e, ta publiczna prezentacja efektów. Czy to jest coś takiego, no bo są bardzo różne formuły, no tak? tak? Ja dalej tu mam slajd, zaraz wam pokażę, tylko... O, że to można robić na różne sposoby. E, czy e, macie jakiś ulubiony, albo macie jakiś e, niewypał, e, coś co wam się wydawało, że będzie super, a nie wyszło? Jakbyście krótko powiedziały, ja na co tu o, zwracać uwagę? O happeningach, ponieważ one są moją ulubioną formą, ale tak nieprzewidywalną. I właściwie tu się nie da nic wysterować i cokolwiek zrobić. I pamiętam, że zrobiliśmy taki happening. E, pani dyrektor e, poprzednia z gimnazjum, pani Halina Władyka dała nam na to absolutną zgodę. Zrobiliśmy Dziękujemy ustawkę. pani dyrektor tak, za wsparcie. <laughs> daliśmy, daliśmy znaczy to był projekt e, przeciwko przemocy w szkole i chodziło o zrobienie ustawki. E, więc najpierw e, przez określony tam e, czas e, dzieci chodziły ubrane różnie, młodzież, jakby prezentując różne subkultury, tak? Uh -huh, uh -huh. No i nakręcały, nakręcały konflikt. To był pomiędzy osobami z projektu, że na pewno ta dziewczyna z tą dziewczyną to się bardzo mocno skonfliktuje. Uh -huh, uh -huh. Po czym została rozpuszczona wieść różnymi kanałami, że na dużej przerwie na boisku odbędzie się ustawka. Uh -huh. No i ponieważ to takim ja tylko to dla Państwa, łabowe, dla, dla Państwa, tak. To nie. znaczy, to że spadka. po prostu uczniowie, e, uczennice e, no pewno będą się bić, krótko mhm. mówiąc. Ale mhm. chcę powiedzieć, że to było wszystko e, za ramach projektu mozorowane. i mozorowane. W, ram, w ramach happeningu. Do tego stopnia, że wiedziałam tylko ja, Pani Dyrektor i inni nauczyciele również nie ponieważ e, nie chodziło nam tu oczywiście o, o żadne eksperymentowanie, tylko zobaczenie, jak reaguje młodzież, a zaraz powiem, na czym się skończył happening. Rzeczywiście e, to była e, wiosna, więc ciepło, wszyscy wyszli na boisko, ustawili się, jedna z pań dyżurujących mówi, słuchaj, będzie się coś działo, ja mówię, wiesz, nie wiem, mhm. nie wiem. Rzeczywiście, tak, wkręciliśmy prawie całą szkołę. No niektórzy tak się troszkę zastanawiali, ale rzeczywiście po czym dziewczyny do siebie doszły. No i zaczęły y, najpierw pojawiły się komentarze, zaczęły się głośno komentować. To wszystko było nakrywane z ukrytej kamery spod bluzy, bo tak mm -hmm. tylko dysponowaliśmy. Więc było to wszystko nakrywane na bieżąco i w pewnym momencie kiedy te dziewczyny doszły do siebie już bardzo blisko, mm -hmm. jeden z chłopaków y, Zaczął je odciągać. Przestańcie, będziecie mieć przypał. Tak się mm. nie robi. I w tym momencie wiedział, chodzi, nie wiedział, wpręcony. on został wkręcony, mm -hmm. i nam o to chodziło. Mm -hmm. Chodziło nam o reakcję Prawidłowo. uczniów. Mm -hmm. Tak, ale spontaniczną. Po czy, tak, po czym uczniowie z projektu wyciągnęli kartki z napisem: Reaguj. Cała mm -hmm. ustawka się skończyła. Aha, aha. Było brawo, rozejście się. <laughs> A jak... Więc myślę, że to, to zapadnie, tak? że. Krótki, krótki przekaz, ale powiem, ja jeszcze... powiem wam, że drżałam. Ja się nie deszło. dziwię, jak zaczęłaś to opowiadać, to zaczęłam <grym> się drżałam, denerwować. Ale yy, i uważam, że, te, że to są właśnie tego, to są przykłady takich projektów które warto robić, jak człowiek ma już jakieś doświadczenie. Tak. Żeby się nie rzucać na trudny projekt, który trochę właśnie z happeningiem albo z jakąś sytuacją, która nie wiadomo jak się zakończy. To są projekty dla doświadczonych, odważnych nauczycielek, takich jak Dorota i dla wszystkich innych, którzy też by chcieli, żeby był jakiś mocny przekaz, ale równocześnie mają jakby narzędzia takie do tego, żeby w razie czego zareagować, także super. Tak? A ja mhm. chciałam powiedzieć o prezentacjach multimedialnych. Bardzo proszę, bo ja e, uważam, że e, b, to może być bardzo dobre albo bardzo złe. Właśnie, bo ja odnoszę często wrażenie, że prezentacje multimedialne są e, ulubioną formą prezentacji projektów Właśnie. E, uwielbianą przez nauczycieli tak. i nauczycielki. E, natomiast y, jest to forma prezentacji znienawidzona przez uczniów, mm -hmm. ponieważ oni już są 100 lat za nami. Mm -hmm. Nam się tak. wydaje, że nadal prezentacja multimedialna, nawet z filmem, ścieżką y, dźwiękową, z różnymi fantastycznymi rzeczami, jest cudowna. E, jak to mi kiedyś uczeń powiedział, e, zdaniem młodych, to już tak troszeczkę no. <ścoughs> A, a często też e, myślę, że to jest archaiczne. Że wynika to z tego, że no, my, jako nauczyciele, też mamy taki swój wzór idealnej prezentacji, że mhm. musi być przejrzysta, tak. czcionka i tak dalej. Więc może być zaletą jak najbardziej, bo. E, Jeżeli jest elementem czegoś szerszego. Dokładnie. Ale jesteśmy, i to też powiem Państwu, bo się z tym całkowicie zgadzam, że projekt, który się po prostu kończy tym, że wychodzi cztery albo sześć zespołów i przedstawia swoją prezentację multimedialną to jest yy, powiem eufemistycznie zmarnowana szansa na inną dużą jakby lepszą i głębszą yy, prezentację to ja A, powiem do no jej działki co prawda yy, wcale nie projekt Biologiczny, mhm. ale dotyczący antydyskryminacji. I yy, był taki moment, że no, muzułmanie byli na tapecie, mhm. i problemy z nimi związane i nastawienie anty do nich całego społeczeństwa albo większości społeczeństwa. W każdym razie jakiejś części na pewno tak. yy, i też polityków, i, I polityków mediów. Tak. I mm, moja klasa, właśnie licealna, wychowawcza zorganizowała zupełnie coś innego. To był tak zwany tydzień kultury muzułmańskiej. Projekt w ogóle nazywał się Baśnie Tysiąca Jednej Nocy. No więc tak, tak pięknie, pięknie nazwany, powiązany w ogóle z tą całą kulturą. I chcieli pokazać piękno w ogóle tej kultury, ich literaturę, sztukę, malarstwo. Zaprosili artystów, gości. Cały tydzień był poświęcony właśnie tej kulturze: ciasta, wypieki, zaproszeni goście, sprzedaż książek, wszystko, co było zobowiązane, więc. Że pokazać, jak mogą być to ludzie wartościowi, co z ich kultury może na przykład nasz naród czerpać. Mhm. Ile, wzięliście? Ile, ile wzięliśmy? Już, w, ile tak. już czerpał. Ty jesteś y, z Białego Stoku i jak mamy, tak. mamy Tatarów? Mamy e, Tatarów. I... U Mnie w szkole akurat uczą się dwie Tatarki Krymskie. Mhm. E, ja bardzo, przez bardzo długi czas pracowałam z uchodźcami z Czeczenii, które w Białym Stoku troszeczkę zostało. Więc y, problem islamu, szczególnie po zamachu 11 września, a teraz paru uchodźców. Tak. Ale proszę mi wierzyć, że mhm. y, ze względu na rejon, z którego pochodzę, i ze względu na to, że są Tatarzy mhm. y, u nas na Podlasiu, problem jest tak samo skomplikowany jak w innych częściach Polski. Mhm. Myślę, że bardzo złą y, robotę zrobiły tutaj media. I ja też przeprowadziłam mnóstwo... Media powtarzając często tak. różne takie stereotypowe, komunikaty stereotypowe. Tak. Język nienawiści. Ja robiłam naprawdę sporo lekcji, ale też był projekt o uchodźcach, mhm. bo dzieci nie mają pojęcia, kim mhm. jest uchodźca. Tak naprawdę. I no najlepiej jest ty, zorganizować ty, to, o czym ty powiedziałaś, że Spotkanie. My mamy cudowny zespół, który mm -hmm. tworzą dzieci uchodźców, mm -hmm. które mieszkają w Stoku. Mm -hmm. I ja zebrałam swoje dzieciaki. E, polecam ten spektakl. Ten zespół można zaprosić zresztą. Tak? To, tak. Jak się nazywa zespół? Z graczem. Mm -hmm. Nie wiem, bo to jest składanka, ja dostałam. Wyślesz nam, nam maila, wyśle, tak, tak? Ale powiem, na czym polegał spektakl. Bo wiecie, można dzieciom dużo tłumaczyć, jak się człowiek czuje, kiedy jest uchodźcą, kiedy zostawia wszystko, tak? Mm -hmm. Natomiast to jest taki spektakl, który pokazuje, że mówi się o tym, że nie znają języka, przyjeżdżają do obcego kraju, zostawiają cały swój świat za sobą, tak, i że zaczynają od zera. I ten spektakl mówi o tym, dzieci czeczeńskie wciągają dzieci w różne gry czeczeńskie, mówiąc po czeczeńsku. Mm -hmm. Możemy się porozumieć, mimo że Absolutnie. jesteśmy z innych światów. I dopiero oni wtedy dostaną. Bo jesteśmy z tego samego świata. Dokładnie. Mm -hmm. Dam wam e, naprawdę kontakt, bo oni jeżdżą z tym spektaklem. E, Super. Dla dorosłych, dla dzieci to, to jak najbardziej. Tak w... Teraz mi tak przyszło do głowy, zresztą też cały czas mam w tyle głowy, że projekt to jest też taki, taka odpowiedź na wezwanie tego, co się dzieje wokół y, młodego człowieka i pomóc mu oswoić tą rzeczywistość. On może też przy nas w taki bezpieczny sposób zapoznać się. My jakby ukierunkowywujemy, tak, więc te takie problemy, o których właśnie tutaj wspominacie, to jest dla mnie to jest sama esencja tej pracy projektowej. Dam wam przykład projektu, który ja uwielbiam chociaż ma on lat naście. To jest taki, były mm. projekty, to się nazywało Ślady Przeszłości i myśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej z Narodowym Centrum Kultury, ze wsparciem mm. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego robili to przez kilka ładnych lat. Myślę, że nadal w szkołach nauczyciele to robią, bo to był taki... I to jest słuchajcie, przykład szkoły w miejscowości Krzyże, gdzie nauczycielka zachęciła gimnazjalistów, aby pojechali na rowerach zobaczyć taki grup, który tam jest w okolicy, który jest kompletnie zaniedbany. I to był grup człowieka, który się nazywa Hans Pasche. To jest początek XX wieku. To był syn, chyba wicemarszałka Reichstagu, albo jakaś strasznie wysoko postawiona osoba, wysłany do Afryki z no, taką misją kolonizacyjną. Człowiek, który bardzo szybko z kolonizatora się przekształcił w pacyfistę, ekologa i wrócił właściwie i pisał stamtąd niesamowite teksty o tym, jak straszną rzeczą jest to, co Niemcy robią w Afryce. Jak przyjechał do, do Polski to znaczy do, do Niemiec, ale na tej części, która w tej chwili jest w Polsce, to w czasie pierwszej wojny światowej no był jednak Niemcem, więc w czasie jakiegoś, któregoś ze świąt zaprosił francuskich jeńców. Do, jakby do swojego domu na e, taką świąteczną kolację. I robił rzeczy, której cały czas pisał o tym, że wojna to jest coś, z czym on się nie może pogodzić i z czym nikt się nie powinien e, godzić. Został zamordowany przez młodych nazistów i tam leży jego grób. To jest przepiękna historia, ale mówię o niej nie tylko dlatego, że to jest piękna historia, ale także dlatego, że uczniowie zrobili niesamowite rzeczy. Odkryli te historię. Dotarli do jakichś przodków tej rodziny, nie jego akurat, tylko bo on umarł bez, bezdzietnie. Nawiązali kontakt z tą nie, jakby mieszkającą obecnie w, nie, w Niemczech rodziną. Przetłuk, nauczycielka ma, niemieckiego namówili, żeby im przetłumaczyła fragmenty jakieś nietłumaczone jego tak Świetnie, tu się zrobił projekt między przedmiotowy. Dokładnie. Tak? A jeszcze wspinarny. na morcu pisały o tym gazety. Tu jest akurat ogólnopolska gazeta, ale lokalne gazety mhm. robiły z tego niesamowitą. Historię. Przyjeżdżali y, duże wycieczki z, z Niemiec, nawet łącznie z jakimiś y, szkołami, żeby zobaczyć y, tę historię takiego bardzo nowoczesnego bohatera, bo on jeszcze na dodatek się stał wegetarianinem i, i ekologiem. Więc w ogóle taka no, piękna historia, która, y, która jest. Historii jest bardzo dużo, mamy do, do odkrycia. Jeszcze mam do Was jedno pytanie mianowicie y, zapomniałam o tym, a to jest ważne. Y, w trakcie jak uczniowie pracują, mhm. czy można ich tak wypuścić na luz kompletnie, czy robić coś takiego, co my nazywamy stop klatką? Mhm. Jeżeli tak, to jak często? No jak, jak realizuję projekt całoroczny, to te stop klatki to są takie etapy, bo. Ja sama bym się bardzo mocno chyba zdemotywowała, gdyby ten cel, ta realizacja Strony, tego celu punel. w ogóle byłaby za jakąś taki... Za, za górami, tak, za tak. to, to musi być blisko, więc jest to etapowo, małymi krokami i po każdym takim etapie, powiedzmy sobie, pierwszym etapem jest napisanie artykułu do e, lokalnej gazety, że będziemy tymi tym się zajmować. Takie jakby e, zagajenie. I wtedy się zbieramy e, i jakby udzielamy sobie, czy ja im udzielam, czy oni sobie wzajemnie, takiej informacji też zwrotnej, tak? Jak się z tym czujemy, czy był oddźwięk, co rodzice mówili, mhm. co mówili sąsiedzi i to daje powera. Trzeba, ja z, własne, z własnego jakby tak przykładu tu mogę powiedzieć, że ta etapowość jest o tyle ważna, że za, przy długich projektach, że musi być taki power, że jak widzę, że coś mi się udało, to nabieram więcej Czyli mocy że i to siły, to podtrzymuje żeby motywację tak, tak. i zainteresowanie tak. projektem. Klatka jeszcze jest o tyle potrzebna, bo mogą się narodzić różne emocje. Że właśnie ta też Asia z Basią problemy. to nie bardzo się mogą w tej grupie porozumieć. No i teraz trzeba usiąść mm -hmm. i porozmawiać, z czego to wynika, bo może ktoś czegoś nie dopełnił, może ktoś na kogoś coś scedował, a ten ktoś nie chce powiedzieć Jak i tak dalej. Ja wiem, że to różnie, ale od do? Ja takie coś co miesiąc. Aha. Dla mnie okay. to w projekcie rocznym w to projekcie to, jest, to było, to było co miesiąc. A w krótszych miesiąc. pewnie raz na tydzień. Na, przykład, na tak. przykład. Ale też jest ważne, żeby e, uczniowie wiedzieli, że mogą poprosić też o stop klatki. Bo że my tak. założymy o, okay. sobie. Tak. E, to jest jedno, a czasami mm -hmm. jest tak, że pojawia się jakiś problem w tym momencie i nie będą czekać przez tak. dwa i okay. tygodnie tak. do tej stop klat. Tak. Super, super. Więc to jest bardzo mhm. ważne. Czyli taka uważność nauczyciela na też e, sygnały płynące od uczniów, mhm. żeby tego nie lekceważyć. I to jest bo szansa, oni... żeby mhm. młodego człowieka, te, te grupy projektowe. Ust, y, ustrzec przed y, jakąś porażką bo jest coś złego, coś się źle dzieje, mhm. tak. to jest szansa, że wyciągamy pomocną dłoń, pomagamy i ratujemy, że na pewno to się skończy sukcesem, a nie porażką. Ale na przykład jaka porażka? Podaj przykład jakiejś porażki w jakimś projekcie. Porażka, że w coś nie wyjdzie, że coś ktoś nie zrobił. Jak? że nie wypił tej wody? <noise> może to Albo nie, że nie wypił, ale bardzo. raczej, że może osoba, która była za to odpowiedzialna tego nie zrobiła, mhm. tak? No, I w związku z tym, no to nie jest szansa, to jest szansa, żeby nie krytykować tej osoby, mhm. tylko może zapytać się, dlaczego tego to ci się nie udało? W mm. czym potrzebujesz pomocy? Mm. Od kogo potrzebujesz tej pomocy? Czy od kolegów, czy może wiedzy gdzieś jakiejś nie posiadasz, mm. żeby wesprzeć tego ucznia, ucznia w? Jakimś w ramach ty... tego. Tak. Mm. Okej, okay, Czyli stop-klatkę bardzo polecamy i to zarówno taką stop-klatkę zaplanowaną wcześniej, jak i stop-klatkę, o którą I mogą poprosić uczniowie albo, na, albo nauczyciel. Jeszcze chcę pokazać na sekundkę slajd, bo to jest też nauczycielka, która od lat robi ceoskie projekty, pani Anna. Ta Anna, przepraszam, Pukacz Górnikowska ze szkoły w Pęgowie. Tu była mowa o tym, że czasami nawet trudne tematy łatwiej właśnie i mądrzej projektowo się robi. Taki temat jak rocznica niepodległości, patriotyzm i tak dalej. Pani Anna zrobiła taki świetny projekt, gdzie uczniowie i uczennice się zastanawiali nad tym, jak w codziennym życiu. Y, y, do, udowadniać sobie innym, że się jest patriotą i ich zdaniem, i to jest strasznie fajne moim, moim zdaniem, y, to jest to, żeby sobie okazywać nawzajem szacunek. Okazywać nawzajem zainteresowanie. I oni zrobili do tego gry, zrobili do tego um, jakiś korytarzową taką grę, gdzie nawzajem się uczyli różnych form okazywania swoje szacunku, ale nie tylko wobec siebie zaprosili też dorosłych, zaprosili nawet przedstawicieli gminy. Takie, w taki sposób obchodzenia projektowy sposób obchodzenia y, różnych y, rocznic. Uważamy, że jest dużo fajniejszy niż akademie. Tak. Jeszcze słuchajcie, jeden chcę pokazać projekt. To nie jest projekt Ceoski, ale ja strasznie lubię te, te projekty. To jest badacze klubu. To są tak zwane kluby młodego odkrywcy. To jest dla tych nauczycieli, którzy nadal uważają, że poważnych problemów naukowych i nie da się w formie projektowej. Otóż się daje. jest całe grono, kilkuset ym, klubów młodego odkrywcy w Polsce, czyli takich miejsc, w których zwykle nauczyciele, zwykle w szkole, ale nie na, trochę na lekcjach, ale raczej poza lekcjami robią, pracują metodą projektów i tu macie przykład y, czegoś, co jest super naukowe, szkoła podstawówka, y, uczniowie klub młodego odkrywcy Amperki się nazywają, e, szkoła w świetle, Deszy, opiekunka Małgorzata Więcław. Badanie wpływu kwaśnego deszczu na materię ożywioną i nieożywioną. Naprawdę można bardzo poważne rzeczy metodą projektów zrobić i też to jest dosyć oczywiste, że warto to dobrze dokumentować, zwłaszcza w tych projektach mm -hmm. takich naukowych, prawda? To warto mieć jakiś um, doskonale, to rozumiem. Też mamy klub młodych odkrywców Prusaki. O, i robiliśmy Jak się nazywa? Prusaki. Prusaki. Bo to jest, ja tylko powiem, że nie chodzi tym razem. Znaczy czy taka dwuznaczna jest nazwa? Nazwa jest celowa. celowa. Nazwa jest celowa. Ale bo to jest to. liceum. Tak i robiliśmy I projekt. Słuchajcie, z wykorzystaniem odkurzacza, gdzie badaliśmy stan powietrza, najzwyklejszym świecie odkurzaczem. Pani Woźna patrzyła się na nas samego mm -hmm. rana z dziwnym wzrokiem, a myśmy wypożyczali odkurzacz, waciki tylko takie kosmetyczne na odkurzacz mm -hmm. i zasadzaliśmy powietrze, obserwując jakie zmiany smogowe następują w okresie sezonu grzewczego. Są proste rzeczywiście proste rzeczy, rzeczy, projektowe, i projektowe. Namacalne. namacalne i namacalne. powiązane ze środowiskiem, w którym żyjemy i jak mm -hmm. najbardziej odbicie na nasze zdrowie. Jest genialne, bo zbliża się tydzień edukacji globalnej. Więc ma... A ja mam tu slajd o, o projektach Młodzieżowych w Edukacji Globalnej. Bardzo się, się tutaj cieszę, że zespół Edukacji Globalnej z Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotował taki slajd porządny. No. Im? bardzo dobre materiały. Właśnie. I do wszystkich o przedmiotów. Do, do wszystkich, wszystkich przedmiotów. Absolutnie do wszystkich, wszystkich przedmiotów. Ale czy, to się, czy one zatem, się nadają do projektów też, te materiały? Nadają się jak najbardziej do projektów. W zeszłym roku metodą projektu właśnie obchodziliśmy tydzień Edukacji Globalnej, korzystając z materiałów CO. Mhm. Więc jeżeli nauczyciele nie, i nauczycielki nie macie pomysłów, żeby zorganizować w szkole w tym roku tydzień edukacji globalnej zapraszamy na stronę CO. Tak jest. Ale też y, bardzo polecam to o czym tutaj była mowa, żeby wyjść na zewnątrz, mhm. żeby znaleźć jakiś problem. To co ty dorodko powtarzałaś wielokrotnie mhm. dzisiaj, y, pomysł na projekt. W najbliższym otoczeniu e, ucznia. Mm -hmm. I to jest wtedy realny Bo oni wtedy, w, Tak, to jest raz, że realny problem dający satysfakcję rozwiązania albo realnego wpływu na ten problem. Tak, I oni czują, dlaczego to robią. Tak, mm -hmm. i to jest ich przestrzeń, to jest ich teren, tak, to jest ta ich mała ojczyzna. Mm -hmm. I oni wtedy rzeczywiście wchodzą, i w tym tygodniu, w tym roku ten tydzień edukacji globalnej właśnie nawet jest taka idea organizatorów, żeby właśnie wyjść w teren znaleźć i projektowo, rozwiązać problemy. A mo, mo, I nie że te... trzeba go rozwiązać w ciągu tygodnia edukacji globalnej. Właśnie, bo często nauczycieli Nie da. nie no właśnie <laughs> <grym> mówimy o tym od dawna. Ale bardzo często nauczyciele myślą, że jeżeli projekt, to jak jest tydzień edukacji globalnej, to trzeba to zrobić w tydzień, tak? A wiem w ciągu tygodnia, a wiemy, że to jest niemożliwe, więc nie starajmy się tak, bo i tak nie damy rady. Możemy zaplanować dłuższe działania. Zresztą. Ja też jeszcze chciałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że nie bójmy się tego, przynajmniej ja staram się tak robić, że nie trzymajmy się tak strasznie ram projektowych że jeżeli są okoliczności, że rzeczywiście ta młodzież czy dzieci potrzebuje jeszcze miesiąca, czy oczywiście nie można też wydłużać tak, stucie, tak, tak, tak. Nie, nie, nie. bo mhm. ustalamy harmonogram, Świec. musimy być konsekwentni, mhm. ale też czasami się spotykam z tym, że no różne sytuacje się zdarzają, mhm. że nie bądźmy też takimi niewolnikami Sztyw, harmonogramu, sztywno, trzymającymi się, o się już dzisiaj też tak, żeby e, Że śmierć. dajmy sobie czasem czas, tak. żeby dłużej żeby coś dorobić do końca, a nie tak. nawet przesunąć publiczną prezentację. Naprawdę nic się nie stanie. Się nie stanie. Mhm. Ja jeszcze mam jedną taką na koniec pytanie, bo powoli będziemy kończyć, mhm. więc tak się trochę zastanawiam, czy są jakieś luki, w, w, czegoś o czymś nie powiedziałyśmy. Jeszcze mamy jedno pytanie na ekranie, na które też chcę, odpo chcę odpowiedzieć, ale do Was mam takie pytanie, czy jest właśnie coś, co jeszcze nie powiedziałyście, a uważacie, że powinno paść? Zwłaszcza z myślą o. E, nauczyciela, którzy dopiero się przymierzają do pracy metodą projektów? Mnie się wydaje, że y, z poziomu tutaj nauczyciela y, nie powinniśmy, że tak powiem, być na tym piedestale w pracy, w metodzie projektu. Mm. Tylko powinniśmy jakby być częścią tego projektu, czyli być na równi z uczniami, być dla nich wsparciem, nie tym mhm. takim dyrygentem, który to powie, to powie że to jest najlepsze, Ta, to, to jest najlepsze. Jesteśmy okay. na tym samym poziomie, mhm. możemy popełniać błędy, nauczyć się na tych błędach, mhm. bo zrobimy w następnym razem coś lepiej. Super. Ja myślę, że to jest tak jak jest w ocenianiu kształtującym, że zanim zadasz, znaczy jak zadasz pytanie, to poczekaj te 30 sekund na odpowiedź, aż tam się to zbierze w głowie uczniom i uczennicom. Tak samo myślę, że jest z projektem. Jeżeli pierwszy raz zaczynam, to pewnie chcę tak, tak bardzo dobrze i tak bardzo dokładnie i tak bardzo wszystko i myślę, że po prostu trzeba trochę odpuścić i to na pewno nie wyjdzie nam na, na złe, a wręcz od odwrotnie na zdrowie. Wydaje mi się, że jesteśmy czasem tak mocno zeschematyzowani, że potrzebujemy takich ram, a projekt właśnie daje taką, taką dowolność, taką e, jakby Każda z nas poprowadzi inaczej projekt, bo ma inną osobowość. Mm -hmm, dokładnie. Więc wszyscy nauczyciele, nas oglądający, nauczycielki, poprowadzicie to zupełnie inaczej i poprowadzicie super, bo prowadzicie dlatego, że Wy tacy jesteście. A, a każdy z na, każda z nas zrobi to inaczej. Dlatego projektów się nie porównuje, tylko się nimi inspiruje. Okay. Tak. Super. Słuchajcie, to jeszcze taki ostatni slajd. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości albo jakieś refleksje, którymi chcielibyście się z nami podzielić, to to jest ten moment, żeby to napisać na webinarium, a jeżeli chcecie do nas napisać coś dłużej albo o coś zapytać, to możecie też oczywiście się z nami kontaktować mailowo, to znaczy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. A ja chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że dla wszystkich, że właściwie, nie tylko w centrum, ale także w centrum, jest naprawdę propozycja dla każdego. Łącznie z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej, wychodząc tutaj dzisiaj zapytałam jedną z naszych pracownic nowych, która się zajmuje wolontariatem, a która przedtem pracowała kilka lat w szkole podstawowej. Mówię, ty, ale jakie ty robiłaś projekty z tymi pierwszakami? Ona mówi, no robiłam, robiłam. I pamiętam uczennicę drugiej klasy, bardzo nieśmiałą, która poprosiłam ich, żeby zadali jakieś pytania, na które chcą znaleźć odpowiedź, bo się sami nad czym zastanawiają. To ona zapytała tak, Myślała, myślała i powiedziała tak. Jak to właściwie, to był projekt historyczny, czyli edukacja historyczna klasy 1-3. Mm -hmm. e, jak to właściwie jest, że w tej historii. Cały czas te wszystkie wojny i te wszystkie że, pokoje podpisywali, wypowiadali, podpisywali mężczyźni, gdzie były kobiety, gdzie są kobiety? Gdzie jest? Dlaczego to jest właściwie historia tylko męskich konfliktów i wojen? dziewczynka w drugiej klasie. Więc e, naprawdę tu jest tak, że właściwie dla każdego i dla każdego poziomu e, wieku i dla każdego nauczyciela i tego, co historię kocha i WOS i e, rzeczy różne e, antydyskryminacyjne i przyrodę i mat z matematyki. Super projekt mi się przypomniał, który robiony był w, e, chyba w jednej ze szkół w Poznaniu o szyfrowaniu. Mhm. Takie jakby duży, fajny Projekt o tym, co, co to znaczy szyfrowanie, na czym polega. Ja już niestety nie mogę przeczytać wszystkich pomysłów na projekty, <laughs> które mamy, ale my niedługo, centrum bardzo niedługo wyda taką publikację o projektach. Ja ją tu mam w środku, na razie w takiej brudnej wersji. Ona będzie bardzo ładnie złożona i tam będą wszystkie te rzeczy, zarówno techniczne. Takie pod tytułem etapy projektu, jak robić promocję swojego wydarzenia, jak szukać sojuszników, jak go dokumentować, jaki będzie trochę przykładów projektów ku inspiracji z linkami do stron szkół, w których się te projekty wydarzyły. Także nie musicie być sami, nie musicie tego robić, wymyślać wszystkiego od początku do końca, możecie skorzystać z tych materiałów. I przyniosłam tu, więc pokażę, na przykład, taki mieliśmy bardzo dużo bardzo fajnych projektów filmowych. Młodzi ludzie uwielbiają nowe technologie. Film to jest ten język, który do nich niezwykle przemawia. I to, to były zarówno projekty dotyczące filmów animowanych, jak i po, m, bardzo ambitny projekt robiony już nie wiem w której szkole, nie będę sprawdzała, ale e, trochę na bazie takiego filmu Kiślowskiego, Gadające Głowy, mhm. młodzi ludzie chodzili po okolicy i zadawali pytanie. Kim jesteś, o takiej nowo, współczesnej polskości. Więc to mogą być naprawdę rzeczy bardzo proste i bardzo skomplikowane, i tylko od nauczycieli zależy, którą wersję wybiorą. A ja jeszcze mam jedno zaległe pytanie. O, ja na nie nie odpowiem, bo ono jest bardzo trudne, ale spróbuję. Mianowicie pytanie brzmi tak: czy wiadomo, jaka jest skala pracy metodą projektów w polskiej szkole? E jak uważacie, jaka jest skala? Czy to jest raczej 30% czy raczej 60% nauczycieli? Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś to badał? Na mm -hmm. pewno skala była wyższa, kiedy projekt był obowiązkowy w gimnazjum wraz mm -hmm. mm -hmm. ze zniknięciem. Mm -hmm. Z mapy polskich gimnazjów, no to myślę, że określenie tej skali jest, nie, chyba w ogóle nie są prowadzone. No takie właśnie. badania. To znaczy niestety nie, nie ma, na pewno nie ma żadnych precyzyjnych badań. Są badania, do których można się odnieść. Na przykład były takie duże badania międzynarodowe, Talis. Yy, Prowadzone w, no, w kilkudziesięciu krajach, w których Polska też brała udział, i tam się no, sprawdzano z nauczycielami, z uczniami, jakich metod e, używają w edukacji. E, w, w, niestety nie jestem pewna, czy projekt edukacyjny był tam bardzo jasno wyodrębniony. I jedna z rzeczy, która jest tam z tych badań, wynika. I która jest dla nas trudna, jak to słyszymy, to jest taka, że polscy uczniowie należą do tej do grupy tych krajów, w których się najrzadziej korzysta z różnych metod interaktywnych, a na przykład jak chodzi o eksperymenty, to jesteśmy naprawdę na szarym końcu. Więc odpadając na pytanie, trochę jest takich materiałów i to, to są zwykle badania robione przez OECD. Także zachęcam do tego, żeby po prostu mhm. wygooglać albo w jakiejś innej wyszukiwarce e, znaleźć trochę w tej chwili e, więcej się pojawiło takich badań e, ogólnopolskich. Myślę, że na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych e, też na pewno można coś znaleźć, ale jest to rzecz do zbadania i to nie tylko ilościowo, ale no, także jakościowo, i bardzo jesteśmy za autorem tego pytania, pytanie. żeby się, do, się temu przyjrzeć. Ostatnie słowo na, na koniec. No ja zachęcam wszystkich do pracy metodą projektu i zachęcam do tego, żeby ta ilość nauczycieli pracujących metodą projektu dała się policzyć i żeby, I, po rosła. i żeby rosła, tak. Chciałam powiedzieć szczerze, że nie jest to łatwa praca. Projekt zawsze wymaga dużo zaangażowania ze strony uczniów, jak i nauczycieli, ale tak jak powiedziałam, na wstępie dodaje skrzydeł. Mhm. A ja bym bardzo chciała zaprosić. Jest taki kurs w Nauczycielskiej Akademii Internetowej Metoda projektu, więc można spokojnie z mentorem wypracować sobie poszczególne etapy projektowe. Też się wtedy projekt realizuje, ma się to wsparcie merytoryczne, więc dla, dla, dla tych, którzy nie mają jeszcze takiej pewności i śmiałości, to serdecznie zapraszamy. A ja Wam bardzo dziękuję za udział w Będziemy? tym spotkaniu. Jak Państwo widzicie, my możemy bez końca o projektach, ale, czas, ale, ale czas nam się skończył. Jeżeli coś jeszcze macie wątpliwości, to piszcie, wchodźcie na stronę, szukajcie dla siebie dobrych przykładów, bo to jest taka rzecz, która może naprawdę nie tylko podnieść jakość edukacji, ale także dać Wam trochę takiej zwykłej nauczycielskiej przyjemności. Bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym dziękuję. razem. Możemy pomachać. Pomachamy.